medal. Żeby zdobyć złoto lub srebro, trzeba wygrać 4 walki. To już wiemy. Natomiast ci, co przegrają, przechodzą do drabinki repasażowej walczącej o brązowe medale. Sumo, jeszcze powiedzmy o podstawach. Najprostsza wydaje się z tych skomplikowanych sztuk walk. Tutaj też czytałem i myślę, że to jest godne podkreślenia, że decydują tylko wyniki sportowe. Mało jest sędziowania. Nie ma punktowania, prawda? Tutaj najważniejsze zasady są podstawowe. Ścierają się dwaj rywalizujący zawodnicy czy zawodnicy. Kto dotknie maty, tak, dojo, tak, inną częścią ciała niż podeszwą stopy lub da się wypchnąć poza tawarę, tak, czyli tak, ten okręg, który otacza matę, ten przegrywa. Bardzo proste, przejrzyste i to jest siła sumo, prawda? Bardzo proste zasady są. Ja myślę, że z tego względu są też i medialne jest sumo. Można zobaczyć właśnie proste zasady, które każdy jest w stanie zrozumieć. Za chwilę prezentacja. My, miejmy nadzieję, zobaczymy zawodniczki. Luciana Montgomery Watanabe z Brazylii. To zawodniczka, która ma wolny los w pierwszej rundzie, bo z nieznanych nam oficjalnie przyczyn dwie zawodniczki, Rosjanka Ibragimowa i Bojkowa z Ukrainy, zostały wycofane z rywalizacji. W to miejsce weszła właśnie twoja siostra, Aleksandra Rozum, i ona zatoczy pierwszy pojedynek z Janą Van Windbeck z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych. Dokładnie tak. Jakie szanse tutaj ma Aleksandra? To jest 19-latka, a przeciwniczka lat 44. Jest rzeczywiście młodą zawodniczką, natomiast warto podkreślić, że rzeczywiście dużo czasu spędziła na treningach, przygotowywała się, pomagając innym zawodnikom, nie oczekiwując, że rzeczywiście będzie miała możliwość startu na World Games, dlatego twierdzę, że jest przygotowana. Ceremonią przed walką, jak gdyby mycie rąk, jak gdyby pokazywanie, nie mam żadnej broni, także to klaśnięcie i teraz kto dotknie? Wskazanie też, że będę walczył fair play. Dotknięcie dwoma rękami maty powoduje początek walki i później bez ograniczeń czasowych. Kto pierwszy wygra, ten wchodzi do dalszej walki. Dwie ręce na macie i walczymy. Wypchnęła Aleksandra Rozum i wygrywa z doświadczoną Amerykanką. Już jest dobrze, bo to zawodniczka spoza tej szesnastki. Brawo. Tym bardziej, że doświadczona rzeczywiście zawodniczka ustąpiła młodej zawodniczce. Czasami tak się mówi, że uczymy się rozmistrza. Tutaj widać, że rzeczywiście sędzia prosi jeszcze raz zawodniczki, żeby zastosowały wobec siebie ukłon, wobec okazania sobie szacunku w ten sposób. Aleksandra Rozum, 19-latki, jeszcze będzie Japonka, chodzi do drugiej rundy, 4, jeszcze raz popatrzmy, frontalny atak, wypchnięcie poza matę, każda ta technika ma jakieś swoje nazwy. To akurat Kevinie. Jest technika Tsukidashi, czyli frontalne rzeczywiście wypchnięcie zawodniczki poza tawarę, linię bez kontaktu z pasem Mawashi. Tak jest, pasy bardzo ważne, a teraz mamy na dojo Fruzinę Forgo z Węgier i Julię Dorn z Niemiec. Węgierka jest bardzo utytułowaną zawodniczką, natomiast niemniej zawodniczka z Niemiec też jest zawodniczką doświadczoną. Duża przewaga wzrostu, 17 cm wyższa Niemka. To jest kategoria do 65 kg. Forgo na Mistrzostwach Świata rok temu, brązowy medal. I zobaczmy, co tutaj się wydarzy. To oczekiwanie może być dość długie, ale już ruszyły. No i tutaj dłuższa walka się zapowiada tylko przez moment. Już wyrzucona przez Węgierkę Niemka z maty, z dojo i z turnieju. Dokładnie tak. W podobny sposób jak zresztą, oj, jest protest sędziowski. Nie, nie. Wszystko pozytywnie. Sędziowie rozstawieni dookoła maty. Jeszcze będzie może okazja o tym powiedzieć. Też mają swoje rzeczy do powiedzenia. Popatrzmy na powtórkę. No, pomogła tu sobie łapiąc za pas, co wolno robić za ten pas w strefie poziomej. Węgierka wyciągnęła stąd Niemkę. Tak, ale zakończyła rzeczywiście walkę w podobny sposób, co w pierwszej walce. Następna rywalizacja. Magdalena Maciusz, jedna z faworytek tej rywalizacji z Lubziny na Podkarpaczu, 27-letnia Polka oraz Udryka Jamsuren z Mongolii. Ważna walka, 22-letnia Mongołka. Może być ciekawa rywalizacja. Polka bardzo nasza... Jest mistrzynią Europy z tego roku, z Tbilisi. W Gruzji odbywały się Mistrzostwa Europy.
No zobaczmy, ważny początek tego turnieju, to jest jedna z naszych faworytek, zresztą widzimy, że w tej połówce może się zdarzyć coś dobrego dla Polski. No i pierwsza mongołka na dojo, a więc dobra technika, taka trochę zapaśnicza rzut. Pięknie stoczona walka, skręcanie poprzez pas. Zresztą ćwiczone wielokrotnie na przygotowaniach kadry, które się odbywały przed igrzyskami World Games. Jak widzimy, bardzo szybkie walki. I to jest siła sumo. Tutaj nie ma żadnych dywagacji. Zobaczmy jeszcze raz. Pięknie zachowanie pozycji i umiejętność skręcenia. Pierwsza. Tylko doświadczona zawodniczka jest w stanie zrobić rzeczywiście tak. Proste zasady. Ważne w tej walce. No i mamy Polkę trzecią w tej wadze lekkiej. Mamy 6 Polek rywalizacji w trzech wagach. Monika Skiba z Niedźwiadka Warszawa, tak nazywa się klub, 29-latka, i młodziutka Japonka Yuka Okutomi. Monika Skiba, utalentowana polska zawodniczka, zresztą medalistka i mistrzostw Europy, i mistrzostw świata. W mistrzostwach Europy drugie miejsce. W finale walczyła z drugą Polką, Macias. Tak, z Magdaleną Macios. Natomiast w Osace w 2015 roku zajęła trzecie miejsce. Zobaczmy, ważne to wejście, pierwszy pojedynek, żeby od razu pozostać w walce o złoty medal. No ale nie udało się tego rozstrzygnąć szybko. Jest złapany pas, jest dobra pozycja. Kibicujemy Polce. Gdy nasze zawodniczki już są w drugiej rundzie, wśród 8 najlepszych, tych, które mają szansę na złoty medal. 16 w każdej kategorii wagowej. Japonia oczywiście ojczyzna sumo, ale tylko jedna Japonka w tej rywalizacji. Tu zresztą młodzi zawodnicy, młode zawodniczki, bo zwłaszcza wśród zawodników jeszcze oni mają szansę na zawodową karierę. Tam ponad kilkuset zawodników zawodowo uprawia sumo. Zobaczmy, jest doping dla Moniki Skiby. Pozycja bardzo dobra. Utrzymać, nie popełniać błędów. Polka jedną ręką trzyma Polkę za pas. Jest szansa, zbliżamy się do krańca, do tej tabary. Nie odpuszcza, pozycja jest trzymana cały czas taka sama. Lekki klincz. No, zobaczmy, próba rozstrzygnięcia tej rywalizacji rzutem. I z powrotem, powrót do tej samej pozycji. Ma znaczenie, czy ktoś trzyma dwiema rękami za pas, czy jedną tylko? To jest przewaga, jeżeli dwie ma. Oczywiście można inne techniki wykonać dzięki temu. Czasami jedna ręka jest przewagą, czasami lepiej mieć dwie ręki, ręce na kasie. Druga rywalizacja dla Polki Moniki Skiby z Warszawy. Widać, że prowadzi tą walkę. Kolejna próba. Podcięcia. No, Japonka teraz kontratakuje wyraźnie, ale jest szansa teraz przewrócić ją. Nie udało się. Do dotknięcia maty lub do wypchnięcia poza tawarę, czyli ten okręg, który ogranicza pole walki. Spadł zękę o znacznik pasa. Japonki, ale to nie jest przewinienie i niestety obawiam się, że pierwsza dotknęła maty Polka, zanim Japonka wypadła. Dobrze oceniłem? Na pewno. Widać było całą część nogi wypadającą pierwszą przed Japonką. A więc wygrywa Okutomi. Niezwykle męcząca walka. Też z bardzo dobrą zawodniczką z Japonii. No niestety. A więc dwie Polki wchodzą do walki o złoty medal, a będzie miała swoją szansę jeszcze Monika Skiba na brązowy medal, walcząc w repasażach. Teraz przejdziemy do drugiej rundy, czyli z udziałem 8 zawodniczek. Nastąpi teraz zmiana sędziów. Mamy 12, Australię, Afrykę, Amerykę Południową, Północną, Azję i oczywiście Europę. 3 zawodniczki są z rankingu światowego oraz jedna zawodniczka jest z ramienia gospodarza. No i siostra Kevina, naszego eksperta Aleksandra Rozum w ważnej walce. Pierwsza walka dla Luciany Montgomery Watanabe. Brazylijka, ale widzimy, że korzenie także japońskie.
Jakie szanse? Tutaj Watanabe jest też medalistką w ostatnich latach mistrzowskich imprez. Rzeczywiście, chociaż można tutaj ocenić szansę, że wszystko może się rzeczywiście zdarzyć. Pół na pół. 32-letnia Brazylijka, 163 cm, Aleksandra Rozum wyższa. Ważny będzie start. Zawodniczka klubu Targ Rotoszyn. Skąd właśnie rodzina Rozumów się wywodzi? Targ, czyli? Towarzystwo Atletyczne Rozum. Towarzystwo Atletyczne Rozum. Zobaczmy, co może tutaj zrobić Aleksandra. No, dała się zepchnąć w pierwszej fazie, ale teraz kontratakuje. Wymanewrowała. Udało jej się uciekła z tej fali impetu pierwszej Brazylijki. No i teraz mamy to, co w tych lżejszych kategoriach obserwujemy dość często. Uchwyt krzyżowy. Jedna ręka od zewnątrz, jedna wewnętrznie. Cały czas nogi pracują. Nogi kluczowe w sumo. Aby zachować pozycję i nie dać się powalić. No zobaczmy, czy będą jakieś próby. Na razie spokojnie. Napiera nogami Polka, brawo. Ale uciekła Brazylijka i znakomity rzut wykonała w ostatniej fazie. No tutaj trochę rutyny wyszło brązowej medalistki Mistrzostw Świata 2014 i ona idzie dalej już do półfinałów. Aleksandra przejdzie do repasaży. Coś tam się stało w rękę niestety. Kontuzje też się zdarzają. Tym bardziej, że jest to sport walki. Natomiast oceniam tą walkę tak pozytywnie. Jest to młoda zawodniczka. Będzie mieć jeszcze prawdopodobnie szansę. Pierwszy start na igrzyskach World Games, na zawodach tej rangi. No, długo to trwało, ale tutaj widzimy, technika na końcu zwyciężyła. Rzeczywiście niezachowanie pozycji sumo niskiej spowodowało możliwość rzutu. Wrócimy jeszcze do Aleksandry Rozum, będzie w repasażach, a teraz nasza nadzieja medalowa Magdalena Macios z Fruzziną Forgo. Groźna Węgierka, już ją oglądaliśmy, niska, 158 cm wzrostu, 25-latka, 27-letnia Polka, mistrzyni Europy. No i zobaczmy, zwyciężczyni tej walki w półfinale walczy z Watanabe z Brazylii. Długie oczekiwanie zawodnika może spowodować, że drugi zawodnik się zdenerwuje. No właśnie, to jest walka już też w głowie, tutaj rozgrywająca się, prawda? Jaka taktyka może tutaj być dla Magdy Macios? Ja myślę, że rzeczywiście zachowanie pozycji przede wszystkim w sytuacji, kiedy Węgierka też, tak jak w poprzedniej walce, zrobiła to Brazylijka, trafi rzucać. Zobaczmy. Dobra pozycja. Wypychamy, tak jest. Udało się zepchnąć Węgierkę na zewnątrz. Wygrywa Polka, jest w półfinale. Brawo dla Magdy Macios. Ja widzę, że rzeczywiście Magdalena jest w świetnej formie. Możliwe, że nawet swojej życiowej formie. Pokazuje świetny spokój i umiejętność wyczekania. UKS Lubzina z Podkarpacia. Zobaczmy, już Węgierka się szykowała do rzutu. Co zrobiła Polka, żeby to uniemożliwić? Zachowanie niskiej pozycji, kiedy ugięte kolana są, nie ma możliwości wykonania rzutu. Brawo. Ponieważ gdy osoba się obróci, to sama upadnie. I tak właśnie było w tej walce. Brawo, brawo, brawo. Trudna rywalka. Widać, że ta Węgierka to jest... Rzutu Shitento Nage na powtórce. I już zbliżają się do Dohio zawodniczki z Polski, Monika Skiba i Wenezuelka. To jest ta Wenezuelka, która przegrała przez rozwiązanie pasa. Jak to długo się wiąże? To jest skomplikowane bardzo? Rzeczywiście to nie jest łatwe związać ten pas. Trzeba znać dokładnie, jak to wygląda. Przełożenie z tyłu pasa tak, aby się nie miał szans rozwiązać. Zajmuje kilka minut. Można się przy tym nieźle spocić.
Ale kluczowa sprawa w sumie, to wiemy. No, zobaczmy. Tak, w poprzedniej walce Wenezuelki zdecydowała o wygranej. Monika Skiba, podobnie jak Magdalena Macios i Marina Rozum, którą zobaczymy w następnej wadze. Już uczestniczyły w Kolumbii, w Cali, w poprzednich World Games, doświadczone, więc zawodniczka liczymy, że powalczy o brąz. W następnej rundzie ma Kowal z Rosji, ale najpierw trzeba pokonać tę Wenezuelkę. Znowu do chwytu. Silna Wenezuelka wystartowała bardzo agresywnie. Widzimy, jaka jest walka o to, żeby nie dać drugą rękę założyć. Dobra pozycja Moniki. No i tam musi się zapierać na towarze Wenezuelka. Czy tutaj jest szansa wypchnąć, czy raczej jakimś chwytem, rzutem można, trzeba to rozwiązać? Można ściągać prawą rękę, gdyby Monika pociągnęła. Jest taka możliwość. Oj. Oj, ale teraz Wenezuelka mocniej chwyciła. Ucieczka do wewnątrz koła. No i kto? Kto kogo? No, udało się zatrzymać ten atak Wenezuelki. Radość Polki, która wygrywa. Dalej jest w walce o brąz. Tak jest. Pierwsza wyszła Wenezuelka, która została zatrzymana w tej swojej próbie rzutu. Przez łatę nagę wygrała zawodniczka z Polski. A więc i w tym momencie wszystkie trzy zawodniczki z Polski mają szansę. Magdalena Macios na walkę o złoto, natomiast pozostałe dwie o brązowe medale. Tak jest, jeszcze raz powiedzmy. Czwórka walcząca o złoty medal. Brazylijka, Polka, Ukrainka i Japonka z Polka Macios. A teraz przechodzimy do kolejnej rundy repasaży o brązowy medal. Aleksandra Rozum, która miała wolny los w poprzedniej rundzie, siostra naszego eksperta. I Niamsu Ren z Mongolii. Też młoda zawodniczka, 3 lata starsza od 19-letniej Aleksandry. Widzimy, jaka przewaga wzrostu po stronie Polki, ale atuty Mongolki już widzieliśmy w walce z Węgierką. Ja myślę, że rzeczywiście w tej sytuacji tu trzeba wykorzystać swój wzrost. Natomiast Mongolka będzie próbowała dojść do pasa, próbować jakiś technik z rzutem, z haczeniem. Widzimy po Aleksandrze Rozum. Zresztą nie widzą Państwo naszego eksperta, ale to nie jest sport tylko dla ludzi z nadwagą. To jest sport dla ludzi walki, ale teraz Aleksandra Rozum odpada z rywalizacji i Mongolka tutaj nieźle skontrowała tę akcję Polki. Poprzez skręcenie ciała z uchwytem na Małaszy. Małaszy, czyli pas, który mają na sobie zawodnicy. W tym przypadku widzieliśmy czarny pas u reprezentantki Mongolii i biały u reprezentantki Polski. Natomiast nie ma to większego znaczenia. Nie jest tutaj jak akurat. No właśnie, bo tutaj tylko liczba zwycięstw decyduje o tym, kto jest gdzie w rankingu i nie ma żadnych innych ocen, żadnych, nie osiąga się kolejnego poziomu wtajemniczenia w sumo. Tutaj zero-jedynkowy sport. Kto wygrywa, ten idzie dalej. Jak to przegrywa, idzie w dół. Dokładnie tak. Niamsu Ren będzie już w czwórce zawodniczek walczących o brązowy medal, a teraz Monika Skiba. Oby ona pozostała w walce. To jest też dolna połówka, ta repasażowa walki o brązowy medal. I Kowal z Rosji. Rosja bardzo mocna w sumo. Wiera Kowal już rozczarowana tą porażką, która spowodowała, że wypadła z walki o złoto. Ma ciężki rywal, prawda, dla Polki? Będzie bardzo ciężko. Natomiast są tutaj szanse, ponieważ obie zawodniczki są i utalentowane, i wiele medali zdobywały na imprezach rangi mistrzowskiej. Tylko jedna będzie miała szansę na medal. Starsza o 5 lat Rosjanka, 34-letnia. Świetnie wyszła z kłopotów Polka w poprzedniej walce. Teraz słyszymy doping dla Moniki. To jest dobry uchwyt Polki. Zablokowanie. Oj.
Dała się złapać za pas. Sama też pozycję przyjęła z chwytem pasa, dwoma rękoma. No, no i dobrze, dobrze, dobrze. Kto pierwszy? Wygrała. Wygrała Rosjanka, pokazują sędziowie. Oj, będzie protest, ponieważ Rosjanka pierwsza dotknęła ręką. Było to wcześniej zauważalne. Sędzia na dojo pokazał zwycięstwo Rosjanki. Będzie narada sędziów. To jest jedna z tych walk, bardzo blisko rozstrzygnięcia. Kevinie, jeszcze raz, jak to widziałeś? Ja myślę, że na pewno wygrała reprezentantka Polski. Rosjanka pierwsza dotknęła ręką. Sędziowie to pokazują teraz. Nie zrozumiemy wiele po japońsku. Będzie walka powtórzona. Ta sygnalizacja oznacza walkę powtórzoną. Szkoda, że nie mieliśmy powtórki. Tak, te skrzyżowane palce, tak? Skrzyżowane palce oznaczają powtórzenie walki, natomiast skazanie... Z czego może wynikać to powtórzenie, że różnica zdań między sędziami? Mogła być różnica zdań. Na przykład w sytuacji, kiedy było martwe ciało, to tak zwane martwe ciało, to wtedy zawodniczka może się podeprzeć pierwsza ręka. Natomiast tu już widzimy, że sędzia Gyoji, sędzia do góry na dojo, sędzia arbiter wskazuje, żeby od nowa rozpocząć cały ceremonię. Tak jest, jeszcze raz to pokazywanie rąk, że nie mamy broni, że walczymy pokojowo. No i ciekawa sytuacja, bo naprawdę fajna była ta poprzednia walka, ta sekwencja. Rozczarowana była Monika Skiba, szansa z bardzo mocną Rosjanką. To był podobny scenariusz. Z podobnym uchwytem, albo nawet dokładnie takim samym. Słychać w tle i doping dla reprezentantki Polski i dla reprezentantki Rosji. Tak jest, Rosjanie, bardzo mocna reprezentacja tutaj. Zobaczymy jeszcze taką królową sumo kobiecego w najcięższej kategorii, ale o tym na pewno później. Bardzo zmęczona jedna i druga, ale próbuje Rosjanka zastosować jakąś technikę tutaj nożną. Obie trzymią zapas. Natomiast Rosjanka tylko jedną ręką. No właśnie. Próba wykluczenia ręki Moniki. No i coraz głośniej tutaj w hali Orbita we Wrocławiu. Wiele już znakomitych zawodów tutaj się odbywało. I teraz trzeba uważać na... Większy. Kontrę Rosjanki, która wydaje się kontrolować tutaj sytuację i czekać na fałszywy ruch. Polki. Widać, że obie zawodniczki są już zmęczone. I brawo! Ależ to była walka trudna. Aż trudno to komentować w trakcie, ale w decydującym momencie ten fałszywy ruch wykonała jednak Rosjanka i Polka dalej będzie w walce o brąz. Wiera Kowal na pewno duże rozczarowanie. Co tu się stało? Kevinie, teraz to nam wszystko wyjaśni. Wyczucie, przede wszystkim wyczucie. Ta umiejętność wyczucia drugiego zawodnika, kiedy popełnia błąd, żeby wykorzystać taką sytuację. Brawo dla... Piękne skręcenie. Czekamy na powtórkę. Widzimy rozczarowanie Wiery Kowal. Dla niej po dwóch porażkach kończy się ta rywalizacja. Widać, że Rosjanka tutaj prawdopodobnie chciała pociągnąć w prawą stronę, by skręcić. I zostało to wykorzystane w perfekcyjny sposób. Straciła nieco balans, prawda, w pewnym momencie. Na jednej nodze stanęła i niesamowicie szybko wykorzystała to Monika. Ale Altiew Batyr, ponieważ w pierwszej walce miał wolny los. I do następnej walki już w okolice dojo zbliża się Paweł Wojda i reprezentant Tajlandii Arung Met. Tak, Paweł Wojda, zawodnik wysoki, 189 cm wzrostu, najwyższy w tej kategorii wagowej, 84 kg, chyba trochę do zbijania trzeba było,
powalczyć. Te problemy z wagą w kategorii lekkiej czasami się zdarzają. Rzeczywiście tutaj sporo zawodników z różnych państw zbija kilogramy do kategorii niższej. Oczywiście jest to uzależnione od jak duża jest ta ilość do zbicia. No i zobaczmy, Shaurom Gmeti z Tajlandii, 41-letni zawodnik, bez większych sukcesów medalowych w ostatnich latach. Liczymy na Polaka. W tej kategorii wagowej mamy jeszcze Patryka Sforę, także... Startowali. Dobry uchwyt Pawła. I znakomicie wyrzucił za matę, za dojo swojego przeciwnika z Tajlandii. Szybko rozegrana walka, tak jak mówiłem, walki w mężczyzn w lekkiej kategorii są niezwykle dynamiczne, niezwykle szybkie i decyduje każda sekunda od startu. Altyjew z Rosji, o którym mówiłeś, to jeden z faworytów tutaj, on miał wolny los i na niego właśnie wpada Paweł Wojda. Jeszcze raz to efektowne zakończenie. Sam już był przy końcu tawary, już zanosiło się na przegraną, natomiast świetnie próba rzutu skończyła się przegraną Brazylijczyka. No i popatrzmy, bo mamy Patryka Sforę, polskiego reprezentanta, 24-latek. Wychodzi na dojo Badral Basandjol z Mongolii, przeciwnikiem jego. Zawodnik, który zdobywał medale Mistrzostw Świata, ostatnio brązowy. Tutaj w tej kategorii Aaron Rozum, kolejny z tego klanu, którego przedstawicielem jest nasz ekspert Kevin Rozum. Walczył, ale już przeszedł do kategorii wyższej. Zobaczymy go w wadze średniej. Miał medale Mistrzostw Świata Aaron, prawda? Starszy brat twój. W juniorach nawet zdobył Mistrzostwo Świata. Natomiast jeżeli chodzi o seniorów, największe osiągnięcie to było wicemistrzostwo świata. Patryk Sfora, 24-latek z Samsona Kobylin. Zobaczymy. Również zdobywca medali na Mistrzostwach Europy. Tam więcej kategorii wagowych w Mistrzostwach Europy, prawda? Jest trochę tych więcej szans na medale, nie 3, ale 6 kategorii wagowych. Tak, ponieważ jest to chęć wprowadzenia również na Mistrzostwach Świata więcej kategorii, ponieważ 30-kilogramowa różnica jest to oczywiście dużo do przejścia zawodnika do cięższej kategorii. Tu widzimy fall start. Co się dzieje w wypadku fall startu? Sędzia Giorgi, arbiter na dojo, wykrzykuje słowa mata, oznacza stop, zatrzymać się i walka zostaje jeszcze raz powtórzona. Czekał Polak, przepraszam, Mongol. No, znowu. Chwyt zapaśniczy, no próbował kontrować Polak, ale jednak nie dał rad. Niedużo brakowało, bo rzeczywiście było widać, że Mongol padał ręką, natomiast wcześniejszy był zawodnik z Polski. A więc porażka Polaka, Patryka Sfory, wchodzi dalej Basandorcz z Mongolii do ósemki walczącej o złoto, a Polak ewentualnie swoich szans będzie szukał jeszcze na brąz w repasażach, jeżeli Mongol wygra następną walkę. To szkoda, że tutaj realizatorzy z Hiszpanii, którzy realizują tę rywalizację, teraz postawili raczej na wrażeniówkę, a tu widzieliśmy jeszcze raz najważniejszy moment. Szkoda tylko, że z tej strony, bo o, może jeszcze to zobaczymy. Ośmiu zawodników już mamy z 16 wyłonionych. Tutaj piękny obrazek, oni tak siedzą wokół maty. Dziewczyny gdzieś chodziły, a chłopcy tutaj są ciągle na miejscu. I teraz będą czekali na to ci, którzy przegrali, jak wystąpią ich zwycięzcy. Zaczynamy drugą rundę. No i teraz zobaczymy Altyjewa z Rosji. Ty z nim walczyłeś. I walczy z Polakiem Wojdą, Pawłem Wojdą. Niezwykle utalentowani oboje zawodnicy. Losowanie sprawiło, że już teraz się spotykają. Dokładnie i rzeczywiście trzeba powiedzieć, że Paweł był mistrzem świata z Warszawy w juniorach, co prawda. Natomiast reprezentant Rosji, również wielokrotny medalista Mistrzostw Świata, niezwykle szybki zawodnik. No taki gimnastyk wśród sumoków, tak można powiedzieć. Potrafi nawet robić takie ruchy, aby po prostu przestraszyć przeciwnika, nie dotykając. No proszę, to zobaczymy. Batyr Altyjew, mistrz świata i mistrz Europy z tego roku, z marca
z Gruzji. Co wybrał tutaj Paweł Wojda? Wykluczasz. Ale tam kilka uderzeń na twarz od razu. Nie pozwala złapać pasa. Dobrze, wszedł w tę walkę, nie daje się od razu powalić, ale jednak złapał go na braku równowagi Rosjan. Ten ruch spowodował, że reprezentant Rosji wygrał. Ale choć niedużo brakowało, aby przetarł ręką pole walki. No właśnie, to już byłoby zabronione, prawda? Przy tej dynamicznej walce. Zobaczmy jeszcze raz, może tutaj nam się uda. Dobre podejście, tak? Dobra taktyka. Chwaliłeś za to, co robił Paweł Wojda? Tak, rzeczywiście próba dojścia do pasa i wyrównania walki. O, i w tym momencie nie dotknął Chińczyków. No i ciągniemy dalej rywalizację w repasażach. To będzie druga runda i mamy bardzo ciekawą rywalizację. Dwóch zawodników no, podobnych posturach. Paweł Wojda z Polski będzie po naszej prawej stronie i Kindred z Australii. Paweł Wojda, jeden z dwóch braci bliźniaków, tu fotografowali się przy dojo przed rywalizacją. Aż się zdziwiłem, że dwóch takich samych ludzi, te same fryzury. Te same twarze, często te same ubrania. Ale walczy brat także, czy? Oczywiście, bracia walczyli zresztą zdecydowanie ze względu na to, że są bliźniakami w tej samej kategorii wagowej. Później nieco się to zmieniło, natomiast na igrzyskach kwalifikacje uzyskał tylko Paweł. No, przeszedł tutaj pierwszą fazę, ależ walka i pierwszy poza matą Australijczyk, wygrana Pawła Wojdy. Jest szansa nadal na brązowy medal. Pięknie rozwiązana walka Pawła Wojdy. No tutaj to naprawdę ułamki sekund decydowały. Ale widać ten entuzjazm. Trochę w tym ceremoniale japońskim mam wrażenie, popatrzmy może najpierw na powtórkę. Kevinie, tutaj bym cię prosił o zanalizowanie. Wciągnięcie nogi przez Pawła pomiędzy nogi zawodnika i wyhaczenie jego lewej nogi spowodowało, że zawodnik na jednej nodze nie był w stanie się utrzymać. Witamy ponownie z Wrocławia, Dom Romański, Kevin Rozum. Druga walka już wagi średniej pań do 80 kg. Marina Rozum jest właśnie z Wenezuelką w walce i wygrywa. Zdążyliśmy w sam raz, żeby zobaczyć pierwszą Polkę w tej kategorii wagowej. Waga średnia, także Olimpia Robakowska, chyba nasza największa nadzieja na medal w tej rywalizacji jest w tej wadze. Marina Rozum, druga siostra Kevina, naszego eksperta. No brawo. Wenezuelka co prawda nie należy do światowej czołówki, ale trzeba było tę pierwszą walkę wygrać. Techniką Yorikiri rzeczywiście Marina wygrała bardzo szybko, bardzo dynamicznie. Zdecydowanie zaatakowała i do końca nieprzerywanie, bez zatrzymania się. I Wenezuelka musiała ulec. W pierwszej walce, której nie widzieliśmy, Maksymienko z Ukrainy, faworytka, dwukrotna mistrzyni. Już było, jak ona się uratowała jeszcze przed tym powaleniem? No, zobaczmy. Jekaterina Aleksiejewa, 30-letnia Rosjanka i 25-letnia Polka, Olimpia Robakowska z Krotoszyna. Na dojo teraz. Bardzo ważna. Zdecydowanie będzie to najważniejsza walka Olimpii. Jeżeli w tej walce wygra, następne walki rzeczywiście już będą dla niej ułatwieniem. Wydaje się, że ta połówka dość korzystna, ale trzeba poradzić sobie z Rosjanką. Bardzo dobre wejście Olimpii. Tak jest. Wydawało się, że idzie w stronę wypychania rywalki, ale później doskonale to zakończyła. Piękne zwycięstwo Olimpii. Wykorzystała chwilę nieuwagi Rosjanki i spowodowała dotknięcie przez nią ręką dojo. To była brązowa medalistka ostatnich mistrzostw świata, Olimpia Robakowska. Bardzo silna dziewczyna, wykorzystała skręt ciała Rosjanki, jej własną energię do zwycięstwa. Brawo, tutaj pokazuje moc nasza zawodniczka. Kowska w każdym razie będzie walczyła z Brazylijką Medeiros. Niewiele o niej wiemy na razie, bo ta walka z Amerykanką to było pół walki.
Natomiast, dokładnie, natomiast było widać agresję Brazylijki i że rzeczywiście silna jest dziewczyna. Niemniej jednak, no, nie wolno żadnemu zawodnikowi w żadnym sporcie dyskredytować innego zawodnika. Nie wolno nigdy zachować się tak, jakby się było zwycięzcą. Rytuał, ceremoniał, widzimy sędzia tutaj od razu po zmianie sędziów przed następną rundą. No i mamy teraz ważny moment. Marina Rozum i Japonka Hikaru Mizunuma, 17-latka, która zaskoczyła Maksymienko w pierwszej walce, Ukrainkę, jedną z faworytek. No i zobaczmy, siostra twoja, Kevinie, dużo wyższa o 25 cm od rywalki. Bardzo możliwe, że wykorzysta ten atut. Niemniej jednak Japonka pokazała w pierwszej walce, co potrafi. Japonia, ostatni medal w 2014 roku w rywalizacji Mistrzostw Świata. Inna zawodniczka, ta bardzo młoda. No, przewaga w fizyczności ogromna. Próbuje wynieść Marina przeciwniczkę, ale ta świetnie się broni. I groźna sytuacja. Kto to wygra? Kto pierwszy? Chyba niestety. Pierwsza dotknęła dojo Marina Rozum. Ależ ta Japonka jest zwinna, sprytna. Nie dała się stłamsić tutaj. Niestety niewiele brakowało. Natomiast w ostatniej chwili, przed samym już wypchnięciem za tawarę, została Marina przez nią skręcona i przerzucona. No i widzimy, jak mniejszy może z większym wygrać. Niestety kosztem reprezentacji Polski, no. Tam już naprawdę niewiele brakowało, żeby dotknęła Japonka głową podłoża. Dosłownie centymetry. Nie dała się skręcić. To jest to, co u Japończyków rzeczywiście jest ich największym atutem. Że od dziecka ćwiczą zastosowanie pozycji sumo z nisko obniżonymi nogami. No i popatrzmy. Olimpia Robakowska, 25 lat. Z Krotoszyna, nasza mistrzyni. Wygrała niedawno Poland Open w Krotoszynie. Rozgrywamy w finale z Niemką. A jej przeciwniczka, Brazylijka Juliana de Paula Medeiros. Warto zaznaczyć, że Olimpia jest zawodniczką, która cały czas trzyma formę. Trzecie miejsce w Tbilisi na Mistrzostwa Europy, trzecie miejsce na Mistrzostwa Świata w Ulan Bator, trzecie miejsce na Mistrzostwa Europy w Krotoszynie w 2016 roku. Jest to zawodniczka niezwykle utalentowana i mam nadzieję, że tutaj pokaże, co potrafi. Mniej wiemy o tych zawodnikach z poza Europy, rzadziej się spotykają. Pierwsze starcie, zapas, chwyciły się obie, kto tutaj wytrzyma, siła, ależ walka i wypchnęła Polka, znakomicie skontrowała, już była w dużych tarapatach, znakomicie walczyła Olimpia Robakowska. Świetnie się obroniła, stając na tawarze już przy samym końcu, pokazała rzeczywiście prawdziwą mistrzowską klasę. No to już ta tawara, to wkopane ten sznur. Dookoła jest duża radość Polki. Również tam wśród trenerów widać było radość. Owacja teraz. Zobaczmy, tak jest, bez wątpienia. Zwycięstwo Polki, ależ kontra. Szkoda, że nie zobaczyliśmy tego od początku, bo tutaj już Brazylijka była bliska przełamania, ale jednak silna jest Olimpia Robakowska i ona, i dwie Japonki, i Mongołka. To będzie czwórka walcząca o złoto. Bardzo wysoka, wysoka klasy zawodnicze, które będą walczyły o najwyższe medale. No i zaczynamy repasaże. Tutaj te zawodniczki, które weszły do półfinałów, pociągnęły za sobą te, które zostały pokonane. Będzie wśród tych zawodniczek Marina Rozum i od razu walczy z Mariną także, ale Maksymienko z Ukrainy, czyli tą mistrzynią świata dwukrotną, która została wyeliminowana w pierwszej rundzie. Oczywiście szanse są, natomiast rzeczywiście zawodniczka jest światowej klasy, zwycięzczynią wielu zawodów mistrzowskich. No, jeśli chcemy mieć szansę na drugi medal, to tutaj
Polka no, musi dać z siebie wszystko. Nie ma miejsca tutaj na błąd. Rozum, medalistka Mistrzostw Europy. Na piąte miejsce na Mistrzostwach Świata rok temu. Była już w Kali 4 lata temu. Podczas ostatnich igrzysk olimpijskich, sportów nieolimpijskich w Kali. Rzeczywiście Marina walczyła i niestety nie udało się zdobyć medalu. Natomiast kwalifikacja na następne World Games we Wrocławiu została uzyskana. No zobaczmy, równolatki, 29 lat obie dziewczyny, Marina i Marina. Polka w szarym kostiumie. Maksymienko od razu zaatakowała, a później powaliła naszą zawodniczkę. No i niestety w ten sposób kończy udział w turnieju Marina Rozum. Waga średnia. Szkoda, jedna szansa medalowa gdzieś uciekła, kolejna zresztą. W chłopakach mężczyzna stracił szansę Patryk Sfora. Teraz w turnieju odpada również Marina. Anna Aleksandrowa i Fernanda Rojas Pelegrino z rodziny Sumoków, prawda? Znanej, bracia Luto. A przeciwko niemu Wenezuelczyk Vlater Rivas. Startuje również sumo brat Michała, Marcin. Tata jest trenerem klubowym, zdaje się, tak? Tak, jest trenerem klubowym w klubie UKS Niedźwiadek w Warszawie. No i zobaczmy, to jest zawodnik, który w dwóch ostatnich Mistrzostwach Świata był w finale. Mówimy o Michale Lucie. Ale niebywale muskularny tutaj Wenezuelczyk. Rivas, 35-letni. Bardzo możliwe, jak cała reprezentacja Wenezueli, że skończy się to klinczem. Zapaśnica, ale poszedł ostro, ale wytrzymał ten impet Michał Luto. Bardzo ostro. No, niebywały siłacz. Próba zbicia. Zobaczmy. Tak jest, technika. Sumo zdecydowanie wygrała tutaj z zapaśniczą teraz. Michała Luto zszedł z linii uderzenia, powalił rywala i potem sam się położył. Wenezuelczyk nawet w pierwszym momencie nie wiedział, dlaczego przegrał. Natomiast dotykając ręką, przegrał całą walkę. Zobaczmy jeszcze raz. Michał Luto, 27 lat, 178 cm, 110 kg wagi. Ależ tutaj skryszły, ale klasyczne takie zagrania sumo i widzimy ręka i później już co się działo. Zbicie, natomiast nie zdążył złapać pasa. Bardzo możliwe, że przez to, że Mongu miał dłuższe ręce, potrafił sam pierwszy uchwycić pas. No, rozgrzał nas tutaj Michał Luto, teraz Aaron, 27-latek, 189 cm. Wzrostów w poprzedniej kategorii wagowej to byłby najwyższy zawodnik. Tutaj jest wyższy, był ten Australijczyk przed chwilą. Miła, 15 cm niższy. Aktualny mistrz świata. Będzie to jedna z najciekawszych walk w tej kategorii. No i popatrzmy, jakie szanse są dla Arona. W czym? Co trzeba tu zrobić? Jest jakiś pomysł uniwersalny, Kevinie? Ja bym osobiście spróbował nie uderzać w ogóle w pas, tylko próbować odepchnąć zawodnika jak najszybciej. Próbował to zrobić Aaron, ale tak jest, chyba tak. Brawo! Przecież tu było już o milimetry od porażki, ale zdołał podnieść Japończyka. W ostatnim momencie udało się rzeczywiście wyciągnąć tego Japończyka, który już był wręcz pewien zwycięstwa swojego. No zobaczmy, bo to jest wielkie zwycięstwo, Kevinie. Tu dzieją się fajne rzeczy. Aaron tutaj zaimponował. Ja już go widziałem za dojo. A on to ustał. Zobaczmy, ależ impet Japończyka. I tutaj kontra, brawo. Wyrzucenie zawodnika wręcz poza dojo, poza całą... ...programów deklarowane. Zmierzą się teraz o półfinał. Jednego Japończyka już Polak dzisiaj pokonał. Mam nadzieję, że wszyscy Polacy trzymają teraz kciuki. Nasz dwukrotny wicemistrz świata. Jest szansa medalowa. Noguchi był mistrzem świata w 2014. I wicem, i brązowym medalistą rok później.
To jest sumo z wysokiego poziomu. Widzieliśmy, jak rozprawił się Japończyk z Kożuchowem młodym w pierwszej rundzie. Ale zaimponował Michał Luto także walką z Wenezuelczykiem. Słychać w tle podpowiedzi dla zawodników. Polak był tym drugim i świetnie zszedł. I tutaj w sposób, który jeszcze nie oglądaliśmy, pokonał Japończyka. Kevin Rozum nam tu zaraz znajdzie, jak ta technika się nazywa, jedna z tego, z tej encyklopedii sumo. Ale trzeba powiedzieć, że Michał Luto wygląda świetnie. A taki koń jest to technika zatrzymania przeciwnika i pociągnięcia go, aby rzeczywiście, tak jak tutaj na powtórce było widać, że został powolony. Bardzo szybka walka, przemyślana. Brawo. Polskie sumo mocne w Europie, gdzieś tam zawsze za Rosjanami, na drugich miejscach w klasyfikacjach medalowych, na Mistrzostwach Europy. Będzie szansa na medal. I kolejna walka. Aaron Rozum i Ochir Ku z Mongolii. Aaron Rozum i ten Mongoł niemal równi wzrostem. O rok starszy polski sumoka. Polacy już Japończyków pokonali. Została im Mongolia. Cała reszta. Ogromna potęga też w sumo. Mongolia to jest wicemistrz świata sprzed 3 lat. I o czym mówiliśmy, brązowy medalista World Games sprzed 4 lat. I nasz zawodnik, który był medalistą mistrzostw świata w niższej kategorii wagowej. Spoglądają sobie głęboko w oczy. Żaden z nich drugiej ręki nie dostawia. Wyczekiwanie przeciwnika. Słyszymy podpowiedzi od trenerów, że nisko startuje, że trzeba być gotowym na niski atak. Tym bardziej, że Mongoł rzeczywiście, tak jak i Rosjanie, którzy są z tamtej strony Azji, atakują w sposób... Poszli, zobaczmy. Nie dał się zaskoczyć Aaron Rozum, ale niestety dał się wynieść poza dojo, a więc porażka w ćwierćfinale polskiego zawodnika. Od początku Mongoł rzeczywiście lepiej wystartował. Natomiast przy samej końcówce, przy towarze, już miał zdecydowanie lepszą pozycję. Chociaż w poprzedniej walce z takiej opresji wyszedł. Prawda? Aaron, bliźniacza sytuacja była. Jak tutaj nogi pracowały, zobaczmy, ale on nie miał kontaktu z podłożem. Był w górze, ale na ogół dlatego, że są bardzo młodzi zawodnicy, którzy wchodzą w ten tutaj cykl, zdobywają jakiś medal i potem próbują swoich sił wśród zawodowców. Tracimy ich z pola widzenia. Tutaj wy tracicie, prawda, jako ludzie, którzy pracują przy sumo. Natomiast warto zauważyć, że to tyczy się mężczyzn. U kobiet sumo zawodowego nie ma w Japonii i tam rzeczywiście dziewczyny dalej walczą w sumo sportowym. Popatrzmy, bo jest Aaron Rozum z Ionem Tivolim z Australii. Walka o pozostanie w grze o brązowy medal. Pierwsza runda repasaży. Dużo większy Australijczyk był za dojo już. Co z tego, że teraz wyniósł naszego zawodnika? Moim zdaniem już było po walce. Po walce zdecydowanie było widać już, sędzia główny sygnalizował wygraną poprzez wyjście nogą Australijczyka. Także... Dobra walka, Ron Rozum jeszcze krok i będzie wśród dwóch zawodników, którzy pozostaną w walce o brąz. A teraz poznamy jego przyszłego rywala. Meshvidishvili z Gruzji i Heferman ze Stanów Zjednoczonych. Zobaczmy jeszcze raz. O, tu był ten moment już. Tak. Już sędziowie podnieśli rękę na znak, że walka się już zakończyła. To 5-letni Wenezuelczyk, kto potrafi z tego robić użytek w ramach tych zasad, które daje mu sumo. Ale my popatrzmy, Aaron Rozum kontra Georgi Meshvidishvili. Może to być walka, która bardzo otworzy drogę do brązowego medalu Polakowi. Ostatnie starcie repasażowe w drugiej rundzie. Warto zauważyć, że to jest jeden z dwóch tylko Gruzinów, którzy startują na tych mistrzostwach igrzysk sportów nieolimpijskich. A to dość mocna nacja, prawda, jeżeli chodzi o sumo? Bardzo mocna nacja, wielu zawodników, jednakże większość jest z ciężkich kategorii. Zobaczmy, ależ tutaj jest impet. Aaron Rozum i Meshvidishvili złapał za pas Polaka, Gruzin.
Wybronili się oboje z trudnej sytuacji. Bardzo długa walka jak na tych zawodników. No i teraz szukają swojej szansy. Strasznie agresywnie zaczęli. I to pierwszy, chyba niestety, Polak. Polak wygrał. Wygrywa, tak jest. Polak wygrał. Jednak, a miałem wrażenie, że on pierwszy na kolano, wygrał, ale to źle widziałem. Wygrał. Rzeczywiście Gruzin przed rzutem zdążył wyjść nogą poza tabarem. No proszę, to gdzieś się daleko od nas odbywało. Aaron Rozum i to jest spory sukces. Meszwidiszwili, medalista ostatnich mistrzostw świata. Zobaczmy powtórkę tej walki. Brawo Kevinie. Brat tutaj naprawdę stawał znakomicie. Uderzenia Tsubarii na twarz, na klatkę piersiową. Tak jest i to już było. 95 kg zgłoszone. 179 cm wzrostu, 21-latka. Olga Dawidko z Rosji. To jest jednak faworytka tej rywalizacji. Prawdopodobnie możliwość spotkania się dwóch Rosjanek w finale jest prawdopodobna, natomiast wszyscy tutaj trzymamy kciuki za reprezentantkę Polski. Jagoda, tak jest, studentka w Szkole Bezpieczeństwa Narodowego. Zobaczymy, jak jest przygotowana do rywalizacji. Spoglądają sobie głęboko w oczy z Dawidko. Dawidko już medal zdobywała w 2009 roku na Igrzyskach World Games. 31-letnia obecnie zawodniczka. I przewaga wagi koło 40 kg na korzyść reprezentantki Rosji. Czym szanse naszej zawodniczki? Są duże, natomiast musi wytrzymać pierwszy atak. Dokładnie to. No. Wykorzystać siłę przeciwnika. Zaparła się dwa razy na tym okręgu otaczającym dojo, ale jednak Rosjanka ją wypchnęła. Niestety bez... W takiej sytuacji z cięższym zawodnikiem trzeba mieć w głowie myślony plan. Plan, który rzeczywiście może chociaż poprowadzić do możliwości zwycięstwa. Wykorzystać siłę cięższego zawodnika. W jaki sposób to zrobić? Jak można wykorzystać siłę? Właśnie poprzez unik na przykład, przesunąć się, kiedy zawodnik atakuje, stanąć z boku, ściągnąć, zejść do nogi, spróbować, o właśnie, w tej sytuacji szybciej opuścić jedną rękę i się odsunąć. Dla naszej 21-latki z Sokoła Lublin. Wymieniamy te kluby, bo warto propagować, warto zapraszać do ćwiczeń, do walki w sumo. Oczywiście sport to zdrowie. Mam nadzieję, że teraz tym bardziej Jagoda pokaże, że zawodnicy sumo... Nie w tą stronę, więc będzie zmiana. Nastąpi zmiana stron. Przypomnę, że stoją według stron świata, czyli wschód i zachód. No jest szansa na to, żeby tę przygodę przedłużyć. Polka, przypomnijmy, 3 lata temu wicemistrzyni świata, przegrała w finale z Drbojan z Ukrainy. Szulce bez osiągnięć, mimo że starsza, 12 lat. Widzieliśmy, zaskoczyła w pierwszej walce Mongołkę. To jest druga walka Polki po przegranej z ogromną Rosjanką Dawidko. Całe trybuny, wszyscy Polacy trzymamy kciuki za Jagodę. Przewaga wzrostu po stronie naszej zawodniczki, 9 cm mniej więcej, zobaczmy. No tu będzie walka z chwytami w pasie. Dobry uchwyt Jagody. Lepsza pozycja. Niemka wyraźnie w kłopotach, trzeba to wykorzystać, ale uważać na jej kontry. Bardzo dobra pozycja. Nisko ugięte nogi. Ucieka cały czas Niemka i jest szansa. Tak jest. Wypchnięta na zewnątrz. Jagoda Mazurek jeszcze powalczy o brązowy medal. Świetnie. Pięknie. W świetny sposób wykorzystała swoje atuty, nie popełniając żadnych błędów do samego końca. Bardzo dobrze. Niemka cały czas była w defensywie. Jagoda Mazurek powalczy w następnej walce z Tajką Vitutiresan. I jeżeli wygra ten pojedynek, który będzie już niedługo, to będzie miała szansę
powalczyć o brąz w sesji popołudniowej. Teraz Gomez z Brazylii i Ueta z Japonii. Młodziutka Brazylijka tutaj. Że reprezentantka Japonii musiała zwyciężyć z wieloma innymi w swoim kraju, żeby tu przyjechać, żeby zdobyć awans do World Games. No i teraz najważniejszy dla nas moment. Vitu Tirasan z Tajlandii już gotowa, trochę przedłuża. Jagoda Mazurek, bo miała mniej czasu na odpoczynek. Vitu Tirasan, 24 lata, więc 3 lata starsza. Niższa 8 cm, kilkanaście kilogramów cięższa, ale tej różnicy aż tak nie widać. Jest doping dla Jagody Mazurek z Lublina. Ale przeciwniczka bardzo mocna, już widzieliśmy, co ona potrafi. Jest spokój na twarzy Jagody. Tu są bardzo duże szanse. Zawodniczka jest dobrze przygotowana. Walczyć ostro, nie popełniać błędów i do przodu. Dwa pojedynki na razie, jeden wygrany, jeden przegrany, ale przegrany z jedną z najmocniejszych zawodniczek. I poszła mocno Tajka, jeszcze zapiera się Jagoda Mazurek. Jeszcze i kto był na dole? Wygrywa Tajka, ale to było minimalnie, się rozgrywało tutaj naprawdę do ostatniej chwili. Jeszcze się broniła. Czekam na powtórkę, bo tutaj rzeczywiście mogłyby być różne sytuacje. Wyeliminowana z tego turnieju już zawodniczka polska, nie będzie w tej kategorii medalu dla Polski, ale brawo dla Jagody Mazurek, bo to była fajna walka. Chcemy powtórki. I jest. Zobaczmy. Długo się obierała. Bardzo długo. Nogi na towarze. O, ja nie wiem, czy tutaj nie wygra. Zobaczmy jeszcze raz. Czy ręka najpierw zawodniczki z Tajlandii, czy... Ale tu nie wiem, czy nie ręka. Nie. Największa w życiu, jaką chcę tutaj wykorzystać, żeby zdobyć medal na World Games. Tym bardziej, że rzeczywiście impreza rangi World Games w Polsce jest rozgrywana pierwszy raz. Tak, 10. World Games, pierwszy raz w Polsce. No i zobaczmy. Wasilij Margijew 4 lata temu w Kali srebrny medal przegrał z Alanem Kurajewem z Rosji. Finał w tej wadze. Zdominował także kategorię Open w Mistrzostwach Europy. Jacek już walczył z reprezentantem Rosji podczas innych zawodów. Zna tego zawodnika. Możliwe, że jakiś plan w głowie jest uszykowany. Tutaj na nadgarstkach jakieś specjalne wzmacniacze nadgarstków są dozwolone, tak jak ściągacze, jak na przykład u zawodnika na kolanie Rosjanina. Tylko te czarne ściągacze poza tymi pasami. Zobaczmy, Jacek Piersiak. Piękny chwyt. Ciężko tutaj Rosjanin zaatakował, ale jeszcze zapiera się Polak i niestety wypchnięty, przegrywa z rosyjskim mistrzem świata. No będzie jeszcze szansa na brązowy medal, jeżeli Margijew pójdzie dalej, ale na złoto już szansa przepadła dla Polaka. Był w defensywie od początku Polak w tej walce, prawda? Choć chwyt miał lepszy. Zaatakował w sposób... Bereszuk z Ukrainy, Dugersuren z Mongolii, Cercwadze Gruzin z Lorensem ze Stanów Zjednoczonych też będą giganci, i Kudzojew z Sokołowskim, Rosjanin z Ukraińcem. Kibice wspierają naszego reprezentanta. No, Jacek Piersiak w walce o szansę na walkę o brąz. To jeszcze daleka droga, tu trzeba dwie walki wygrać, żeby pozostać w grze. Żebyśmy do ostatniej walki dzisiaj się emocjonowali z udziałem Polaków. Groźne spojrzenie Amerykanina. Jest wyspecjalizowany w tym elemencie. Zobaczmy, jak reszta. To jest doping dla Jacka Piersiaka. Poszli. O, dobrze to się zaczęło. Wieteka poza dojo, ależ uderzenie potworne poza materacem Jacka Piersiaka. I tu... Oj.
No, by się nic nie stało. Wygrał Polak tę walkę. Ale ma problem, żeby się podnieść z ziemi. Ja myślę, że tu on powinien zostać zawołany lekarz. Przegrał Michael Wietecha, czeka, ale tutaj była naprawdę nieprawdopodobna walka. Walczył do końca Amerykanin. No, żeby podnieść te ponad 160 kilo, trzeba trochę powalczyć. Brawo, Jacek! No, nasz reprezentant rzeczywiście musiał się namęczyć, żeby zwyciężyć w tej walce. Tutaj to w naszą stronę szło. Wygrywa Jacek Pierśak, ceremoniał trzeba dopełnić. Ale to, o czym mówiłeś, o tych materacach, tutaj ich mało jest. Miałem wrażenie, że stopą uderzył poza, oby tylko stopą. Na razie ma problem nasz zawodnik. Gruchnęło tu mocno pod naszym stanowiskiem. Rzeczywiście mocne uderzenie piętą. O, spód, tu widać, no było. Także gdzieś tam dolnym odcinkiem kręgosłupa, nazwijmy to. Bronił się Wietecha, ile mu. Oj, widać właśnie w którymś momencie gdzieś możliwe, że był upadek też na materac, klatkę piersiową. Widać lekko zakrwawiony, co jednak skąd sumo się wywodzi. I już startuje nasz reprezentant, Jacek Pierśak. Owacja kibiców. Tak jest, Mongoł 27-letni, lżejszy o około 25 kg od naszego zawodnika. Także niższy o 17 cm, 199 cm ma nasz zawodnik. No i duża szansa, żeby, bo nie jest to zawodnik utytułowany, w odróżnieniu od Pierśaka, który zdobywał medale już w Mistrzostwach Świata 2 lata temu w kategorii Open brązowy. Z tyłu słychać odpowiedzi trenera. I wystartowali. Zobaczmy. Jacek Pierśak, tak jest, przepycha Mongoła i wygrywa. Oj. Znowu jest gdzieś daleko. Poza dojo. Myślę, że w tym. Ale to jest ta satysfakcja. Będziemy go oglądać w walce o medale. Proszę bardzo, jaka sarenka. Pięknie zwyciężył. Z dwoma zawodnikami, bo znaczy z zawodnikiem i jeszcze z sędzią przy okazji. Trzeba uciekać, jak ci giganci gdzieś się poza dojo szaleją, ale widzimy, że Jacek Pierśak. Brawo dla niego. Zwycięzca. Piękny sposób z poważnym przeciwnikiem. Nie odpuszczając do samego końca. Tak jest, jest gracja w tym, co robi nasz reprezentant najcięższy. Mówiliśmy już o Magdzie, mistrzyni Europy z Gruzji. Najlepszy moment w karierze, tak mówił prezes Dariusz Rozum, ojciec naszego eksperta. Była już w Kali 4 lata temu, z Lubrzyny na Podkarpaciu, tam z klubu UKS i ona teraz jest faworytką w tej rywalizacji z Lucianą Montgomery Watanabe, a przynajmniej naszą faworytką. 5 lat młodsza, podobny wzrost, podobna waga obu zawodniczek. Brazylijka w Mistrzostwach Świata 3 lata temu była na brązowej pozycji. I zobaczmy, w tej kategorii wagowej Rosjanka i Ukrainka, które mogły być faworytkami, wycofały się tuż przed rywalizacją. Szukamy naszych szans. Kluczowa walka Magdaleny Macias. Przed Magdą jest życiowa szansa. Tutaj rzeczywiście jest w świetnej formie. A zwycięstwa do tej pory jeszcze z Węgierką Forgo i z Niamsuren z Mongolii. Jednocześnie warto wspomnieć, że jest mistrzynią Europy aktualnie. Tak jest. Zobaczmy. Dynamiczna Polka, ale Brazylijka. Tutaj wracamy do tej rywalizacji, gdzie było bardzo dużo zapasów. Takich w stójce próby założenia klamry, złapania za pas. Trzyma Małaszy. Reprezentantka Polski. Z drugą ręką, co prawda, wykluczona. No niestety. Wygrywa Brazylijka. No, wybroniła się tutaj, już była wypychana i została Polka rzucona przez Brazylijkę i ona wygrywa. A więc szansa na złoto już zamknięta. Będzie szansa
na brąz. A Brazylijka powalczy w finale. Jednocześnie Magda tutaj nie była w stanie już w końcowej fazie walki się obronić. Brazylijka świetnie wyczuła. Z UKS Lubzina i Monika Skiba z Niedźwiadka Warszawa. 2 lata różnicy wieku. Starsza Monika Skiba. Wzrost, waga podobna i teraz dwie Polki. Jedna z nich zakończy przygodę z World Games właśnie teraz. Druga będzie walczyła o brąz z Japonką. To są zawodniczki, które startują zawsze w tej samej kategorii wagowej, w tej samej kategorii wiekowej, które wielokrotnie wygrywały ze sobą nawzajem. I tu bardzo ciężko zacenić, kto tym razem wygra tę walkę. W Mistrzostwach Europy w finale się spotkały. Wygrała Macios. Znają się doskonale, zobaczmy. I wygrywa tę rywalizację Magdalena Macios. Pięknym rzutem. Wyczuła swoją rywalkę, znają bardzo dobrze, wiedziała, na co może liczyć, na co może sobie pozwolić i przychodzi do walki o brązowy medal. Jeszcze tam jakiś ząb uszkodzony Moniki Skiby, ale gratulujemy jej także występu, bo przegrała pierwszą walkę z Okutomi, która teraz będzie rywalką Macios w walce o brązowy medal, ale do końca się nie poddała, była w walce do końca o medal. Było szczęście, widać na... Był Aaron Rozum na 4. miejscu, jeśli dobrze pamiętam. Na 4. miejscu przegrał walkę o brązowy medal w Cali. W Cali, w Kolumbii, ale były już medale na World Games polskich zawodników. I teraz może być następny. Magdalena Macios kontra... Trzymajmy wszyscy kciuki. Okutomi z Japonii. Dużo wyższa Polka, to widzimy. A Japonka pokazywała dobrą technikę z trudnej, w trudnej walce z Ukrainką Trosiuk. Przegrała w półfinale przed chwilą. To będzie bardzo ciekawa walka. Chociaż bardzo szczerze chcę, jak całe trybuny, które wspierają. Zobaczmy. Magdalena Macios, jest sporo kibiców tutaj i jest. Wygrywa z Japonką, brawo! Pięknie! Ależ to była kontra i jest medal World Games dla Polski wywalczony przez naszą zawodniczkę. Pierwszy medal, prezes z trenerem ściskają się nawzajem. Tak jest, szaleństwo, ale także brawa dla Magdaleny Macios. I już wszyscy biegną. Olimpia Robakowska także szczęśliwa. Pokonana Japonka, to smakuje znakomicie w sumo na tych igrzyskach. Wielki sukces naszej reprezentantki. No brawo. Wielkie brawa. Wygrać z Japonką w walce o brązowy medal. Z jedną, jedyną porażką przez całe igrzyska. Coś pięknego. Zobaczmy jeszcze raz na tę walkę. Tak jest, tutaj dobra akcja Polki. Potrafiła się obronić z tej samej i tą samą metodą, którą zaatakowałem Japonka, tą samą metodę wykorzystała Polka i w ten sposób wygrała, zdobywając pierwszy brązowy medal dla Polski. Kilka bardzo dobrych walk Magdaleny Macios w tym turnieju i jest brązowy medal. Za chwilę walka o złoto Brazylijki Luciany Montgomery Watanabe, która pokonała Polkę, i Ukrainki Drosiuk, ale z Łatow, który przed chwilą przegrał, walczy teraz z Polakiem Pawłem Wojdą. Paweł Wojda pokonał doświadczonego Taja Czaurumbmyty w pierwszej rundzie, a później wpadł na Altyjewa. Walczył mocno, ale przegrał. Teraz nasz jedyny reprezentant na tym etapie walczy z Ukraińcem. Jednakże nie, to nie jest ostatnia walka. Jeżeli uda mu się teraz zwyciężyć, jeszcze będzie go czekała walka albo z Egipcjaninem. Dwóch Egipcjan chyba będzie walczyło ze sobą później. Tak jest, dwóch Egipcjan walczy ze sobą.
Czyli z Egipcjaninem czekamy. Dokładnie, dokładnie. No to zobaczmy. Podobał nam się Paweł Wojda w dotychczasowych walkach tych repasażowych, kiedy pokonał także Australijczyka. Ale tutaj to mamy ogromny doping publiczności. Tak jest, dwóch młodych dżentelmenów, którzy na pewno marzą o tym brązowym medalu. Ale nie chcę Pawłowi Wojdzie tutaj, chcę go jeszcze przetrzymać. Ukrainiec bardzo długo czeka w każdej walce. Będzie szybki start. Poszli. Widzimy dużo tych ciosów na górne partie. Paweł Wojda dobrze oparł się o tawarę. Blisko znowu kłopotów Polak. Ale się wytrzymały w obronie. Naprawdę tutaj w tych trudnych momentach potrafi powalczyć. Zaatakował, próbował podbić nogę rywala. No i teraz ustabilizowała się sytuacja. Tak jest, ciągle napiera Ukrainiec na naszego zawodnika. No i jest, tak jest, wyszedł za tawarę. Zwycięstwo Polaka. Ukrainy, a więc znowu będzie okazja do radości dla Pawła Wojdy. Ukrainiec trochę zdenerwowany. Uciekł od razu z dojo, ale teraz ceremoniału dopełniony. Brawo! Paweł Wojda powalczy z jakimś Egipcjaninem o brązowy medal za chwilę. Jego tata akurat jest w gronie aktualnie sędziów. No ale brawo, brawo. Jesteśmy podekscytowani, bo Polak potrafi walczyć efektownie. Tutaj pani speaker wywołała Bułatowa, ale on już odpadł, już Polak go pokonał. Wojda, Paweł, Abuel Rok Pfati, Egipt. Szansa na drugi medal dla Polski. Wszyscy Polacy na trybunach już trzymają kciuki. Aby to się udało, ale ten zawodnik to nie jest, to jest medalista Mistrzostw Świata. Mimo młodego wieku, w zeszłym roku. A Paweł Wojda jeszcze takich medali na Mistrzostwach Świata Seniorów nie miał. Szansa ogromna. Mocny psychicznie, pewny siebie. Paweł Wojda, podkreślają to trenerzy, podkreślał prezes Dariusz Rozum wczoraj, kiedy charakteryzował zawodników. Umówiliśmy się, że będzie po 5 zdań na każdego, bo tata prezes potrafi o sumo opowiadać godzinami, aż tyle czasu nie było. Już tutaj widać, zmierzają zawodnicy do dojo. Ciągle zmęczony wyraźnie Egipcjanin, gra na czas. Też mocno spocony, tam gdzieś będzie musiał się tego potu pozbyć, o czym, zgodnie z tym, co Państwu mówiliśmy. Dobrze się to zaczęło. W średnich wagach, przypomnijmy, mamy Olimpię Robakowską w tej grupie półfinałowej. O, oraz także Michała Lutę i Arona Rozuma w wadze średniej. Też w grupie walczących o medal. I już do walki zmierzają. Paweł Wojda i Fati Abuel Rokpy. Sumo na najwyższym poziomie. Cała Polska trzyma kciuki za reprezentanta swojego kraju. Już jeden medal mamy tutaj na dojo. Szansę na kolejny. Nasi reprezentanci w 5-6 wag przeszli do tej drugiej popołudniowej fazy. Egipscy trenerzy krzyczą, doradzają jeszcze przed samą walką. Natomiast doping jest dla naszego zawodnika. Gdzieś w niepamięć już poszła ta sól, którą tutaj jeszcze sypaliśmy na początku walki. Teraz już zawodnicy skoncentrowani nie na ceremoniale, ale na rezultatach. Rzeczywiście wymogiem sypanie soli nie jest. I w sytuacji stresu ogromnego
No zobaczmy, trzy ręce, cztery, poszli. Dużo tej walki na twarz. Podrapany był Paweł Wojda i on wygrywa. Tak jest. Złapie się za głowę Egipcjanin. Zwycięstwo Polaka. Dużo było tutaj takiej bezpośredniej męskiej walki, ale to noga Egipcjanina. Coś pięknego. Wylądowała poza. Drugi medal dla Polski w sumo. W drugiej kategorii wagowej mamy drugi brązowy medal. No, nieprawdopodobna historia. Też przypominaliśmy dotychczasowy sukces na World Games w czwartej edycji. Wśród mężczyzn tylko Robert Paczków brązowym medalem. To było 12 lat temu. A tutaj widzimy właśnie brata i także prezesa Dariusza Rozuma, który no, cieszy się i sam zawodnik też nie może chyba w to uwierzyć, bo rozmawialiśmy o tym wczoraj. Może nie nagłaśnialiśmy tego teraz, że o medal wśród mężczyzn będzie bardzo ciężko, a jest. Jest, coś niesamowitego. Więcej wiary było rzeczywiście w dziewczyny, co już poskutkowało medalem Magdy. Natomiast teraz reprezentant Polski zdobył dla nas drugi medal. Tak jest, bracia. Dużo niższa. Nie dała rady. 17-latka, 152 cm wzrostu w tej kategorii wagowej. I już na dojo nasza reprezentantka Olimpia Robakowska zmierzy się z zawodniczką Japonii Ota Asano. Nasza medalistka Magda Maczes była pewna, że Olimpia sobie poradzi. Ota z Japonii, dotąd bezmedalowego dorobku, 31-letnia zawodniczka. Olimpia 7 cm wyższa, około tej samej wagi. Nasza medalistka z zeszłego roku z Mistrzostw Świata i z Mistrzostw Europy z tego roku w Gruzji. Z niezwykłym spokojem obie zawodniczki podchodzą do tej walki. Z Aleksiejewą z Rosji i z Medeiros z Brazylii wygrała już Robakowska. I poszły. Od razu inicjatywę przejmuje nasza zawodniczka, ale musi uważać. No i niestety przy tych próbach różnych, które stosowała, przyklęknęła na dojo i przegrywa walkę. No niestety. Tutaj rzeczywiście całe trybuny również oczekiwały zwycięstwa Olimpii. Co zdecydowało, Kevinie, musisz tutaj wytłumaczyć, co tu się stało. Tutaj zobaczymy, no gorszy uchwyt rzeczywiście zewnętrzny Olimpii. I chwila nieuwagi, kiedy to Japonka ściągała w dół. I zamiast rzeczywiście... Skrotoszyna. Medalistka, jak już mówiłem, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Rzeczywiście tutaj widać taką sytuację, w której zawodnik, który walczy o finał, walczy już o medal. Natomiast kiedy przegra w repasażach, musi stoczyć jeszcze dwie wygrane walki, aby uzyskać medal. Maksymienko, 29-letnia Ukrainka. I to jest naprawdę walka o wszystko. Ona przegrała pierwsze starcie z Japonką niespodziewanie, która jest już w tej drugiej połówce walki o brąz. Ale potem wyglądała już dużo lepiej. Pokonała także naszą Marinę Rozum w pierwszej rundzie repasaży i później Rosjankę Aleksandrową, też jedną z faworytek. Ciężki bój dla Polki. Wypoczęta Ukrainka i niestety duże rozczarowanie. Medalu nie będzie w tej kategorii wagowej. No i znowu będę cię pytał, Kevinie, co tu się stało? Aż po prostu żal opowiadać. Natomiast no, jak to zwykle w sporcie, trzeba się pogodzić. Popatrzmy. Jest dobry uchwyt z tej strony był, od dołu pasa. Natomiast Ukrainka, kontrolując sytuację z góry, ponieważ miała rękę od wewnątrz, potrafiła się skręcić. Mazurek, natomiast bardzo dużo fajnego sumo ze strony Jacka Piersiaka, który będzie walczył z szansami na brązowy medal. A już teraz zawodnicy są na dojo. Zawodnik Rosji i zawodnik Polski Michał Luton. Aaron Rozum wyeliminował mistrza świata Hayato Muiwę.
Michał Lutow, wicemistrz świata z ostatnich dwóch lat, a w 2015 w finale właśnie przegrał mistrzostw świata z tym zawodnikiem, na którego przeciwko teraz staje. Atamas Kazijew z Rosji. 32 lata. Nasz zawodnik niższy o kilka centymetrów. Nieco lżejszy według deklaracji sprzed turnieju. Już zawodnicy kładą ręce. Czekamy na Michała. I wystartowali. Sumoka Niedźwiadka, Warszawa, od razu do pasa. Przeszedł Kazijew, ale także Polak. Chwycił pas, jest wypychany. No, trudna sytuacja, próbował się ratować, ale nie dał rady. Kazijew lepszy. Niestety. No tutaj była ta próba tego, o czym mówiliśmy przy przewadze fizycznej rywala. Próbował wyjść z tego rzutem do boku. Ja myślę, że tutaj też podobnie jak w przypadku Olimpii, tutaj mógł zadziałać stres. Nie było szybkiego startu. Choć zawodnik Michał jest naprawdę zawodnikiem, który potrafi dobrze wystartować, potrafi uderzyć, zaatakować. No tu przyszło mu w tej walce bardziej się bronić. Ależ widzimy, tu są atlety. Moniki Skiby. No wygra lepszy. Wygra lepszy w tych najbliższych sekundach. Cięższy nieco Michał Lutow, wyższy Aaron Rozum. To wygra, ten z Mongołem zmierzy się o brązowy medal. Aaron Rozum już zrobił dużo, wygrał ciężki bój z Meszwidiszwilim z Gruzji. Wcześniej trafiał na bardzo ciężkich rywali, już z Mongołem, którym może walczyć za chwilę, już przegrał dzisiaj w drugiej rundzie. Michał Luto po porażce z Kazijewem w półfinale. Wcześniej pokonał Japończyka i tego żywiołowego Rivasa, którego widzieliśmy przed chwilą. Jeżeli zdarzyłoby się, że wygra Aaron, będzie walczył po raz drugi z Mongołem, z którym wcześniej przegrał. Tak jest. Zobaczmy. Cztery. Ręce na Dojo. Frontalny atak Luto i Aaron Rozum wygrywa. Wyniósł Michała Luto poza Tawarę. No brawo. To była szybki pojedynek, efektowny. Znają się zawodnicy, wiedzieli, co wobec siebie zastosować. Widziałem, że specjalnie rzeczywiście była zastosowana taka technika. Jakaś delikatna kontuzja widzę. Tak jest, ale brat dał radę. Zobaczmy jeszcze raz. Najpierw ten ceremoniał. No Michał Luto bez medalu zakończy tę rywalizację. Szkoda, bo szło dobrze wcześniej, a tutaj... Dobra akcja na samo zakończenie. Zszedł niżej, żeby móc go wynieść. Daj sobie widać, zawodnicy dziękują. Zdają się wiele lat. Drugi pojedynek między Polakami był. No i Aaron Rozum, tak jak 4 lata temu, prawda? Tylko w innej kategorii wagowej. Znowu szansa na brązowy medal. Drugi raz z tym samym zawodnikiem dzisiaj. I drugi raz z tym samym zawodnikiem, z którym przegrał w drugiej rundzie. Bardzo dobry technicznie. Mongoł Oczirku. Prawie tak wysoki jak Aaron. Tam to jedni z najwyższych zawodników tej kategorii wagowej, do 115 kilogramów. Możliwe, że będzie szansa na kolejny medal. Szansa jest. To już tylko jedna walka. Dwa medale dla Polski w wadze lekkiej, szansa na trzeci brąz. Tu w 100% zdecyduje start. Start zawodników. Co powinien zrobić Aaron, twoim zdaniem? Nie pozwolić dojść do pasa. Tutaj powinna być szybka walka, tak jak poprzednia z Michałem Luto. Tym bardziej, że Mongoł tylko będzie czekał na sytuację, kiedy będzie mógł zapaść za pas, tak jak go wcześniej złapał w lepszej pozycji i ciągnął do góry, aby wynieść. Brązowy medalista poprzednich World Games Oczirku i brązowy medalista Mistrzostw Świata 2014 oraz nasz z Krotoszyna Aaron Rozum, dwukrotny medalista Mistrzostw Świata, ale w niższej kategorii wagowej.
przeniósł się do tej wyższej, tak jak może zrobi to nasz Paweł Wojda, który zdobył medal dzisiaj wcześniej. Popatrzmy. I ruszyli. Zła pozycja na razie. Złapał zapas, ale jedną ręką na razie Mongoł. Mówiłem, nie wolno dopuścić właśnie do złapania pasa. Ponieważ jak widać nie ma Aron żadnych możliwości sam złapania. Tak jest, odcięty od tej możliwości. Chociaż blokuje też dojście Mongołowi. Tak jest, tylko jedna ręka na pasie. Próbuje też kopnięciami, teraz złapał Mongoł oburącz. Zaryzykował pocięcie, co zaskutkowało złapaniem drugiej ręki, drugą ręką pasa. Silny jest Aron, nie pozwala sobie tutaj, żeby jakąś przewagę uzyskał Mongoł, ale trudna sytuacja. A są zawodnicy. Widać zmęczenie. Podobnego wzrostu. Ten atut Aron potrafił wykorzystać z innymi rywalami. Długa walka, kto to lepiej wytrzyma. Złapał pas, jest w stanie teraz przez... Oj, niestety wypchnięty, a więc znowu czwarte miejsce. No, rozczarowanie, ale wysoko to było. Wysoko było grane, bo poziom wysoki. Szkoda. Nie będziemy mieć teraz żadnego medalu na podczas ceremonii z walk kategorii średnich kobiet i mężczyzn. Tak się składało, że szanse były i dla Olimpii z Krotoszyna, i dla Arona z Krotoszyna. Niestety. Widzimy rozczarowanie naszego zawodnika. Położył się na ławeczce. Dwa pojedynki z rzędu. To też troszeczkę tak jest, że trzeba się szybko zregenerować. Tu była szansa, kiedy był przy samym końcu Tawary. Tu, żeby teraz tą nogą lewą, aby spróbować rzucać. Eksperta Kevina. Widać, że publiczność się wciąga coraz bardziej w sumo tutaj we Wrocławiu. Ona z wagi lekkiej, a z wagi średniej Ekaterina Aleksiejewa, która wczoraj zawiodła mocno. Przegrała już w pierwszej rundzie repasaży. Aleksandra uśmiechnięta. Z dobrym nastawieniem widać zawodniczka z Polski. Ona tutaj się pojawiła, dlatego że wycofała się Rosjanka. I tydzień temu się dowiedziała, prawda, że będzie startowała w World Games? Tydzień wcześniej. Natomiast mogę ocenić, że rzeczywiście Ola jest cały czas w formie. Wczoraj jako 19-latka i tak dużo pokazała. Dzisiaj też dobrze zaatakowała. Tak, wczoraj wygrała. Uchwyt bardzo dobry. I powalczyła też w repasażach. Zobaczmy. Cięższa rywalka z Rosji. Wypycha naszą zawodniczkę. Ta broni się znakomicie, publiczność to docenia. Nie ma łatwego tutaj zwycięstwa, jeszcze znakomicie utrzymuje się w dojo. Próbowała złapać, podnieść gdzieś Rosjankę, ale to było za ciężkie zadanie. Wygrywa Rosjanka Aleksiejewa. Widać było uśmiech rzeczywiście na twarzy Oli, spowodowany tym, że już w końcowej części walki wiedziała, że nie jest w stanie wydźwignąć wręcz. Wskazał zwycięstwo. No szkoda by było, że Magdalena tak odpadła. No ale jest. Będzie walka z zawodniczką z Wenezueli. Barrios walczyła w wyższej kategorii wagowej, w wadze średniej. Dobrze, że ta walka się jednak odbędzie. Odpadła w pierwszej rundzie repasaży, a więc miejsca 9-12. Zobaczmy, co może pokazać tutaj Magda. Dokładnie to samo, co wczoraj. Chociaż... No nie. Możliwe, że jakaś kontuzja po wczoraj... Wyraźnie się poddała. Tak jest. A więc jednak zwycięża Wenezuelka. Może z Lublina 21-latka, 179 cm wzrostu, a jej przeciwniczką będzie też zawodniczka wagi ciężkiej Schumann z Niemiec, Johanna Schumann, która odpadła w pierwszej rundzie repesarzy wczoraj. Z Japonką Uetą, groźna zawodniczka, zobaczymy, jak będzie wyglądała ta walka.
Myślę, że tutaj będą największe szanse naszej zawodniczki z Polski. Cięższa jest wyraźnie od przeciwniczki z Niemiec. Chociaż zawodniczka z Niemiec bardzo doświadczona jest zawodniczką. Tak jest i kto pierwszy, tak jest, powstrzymała ten kontratak niemieckiej zawodniczki, nasza Jagoda Mazurek. Nie dała się okręcić i spadła na nią i pierwsza dotyka przestrzeni za towarą Niemka. Choć w ostatniej chwili było widać, że rzeczywiście już na tym piasku rzeczywiście się lekko poślizgnęła. Natomiast rzeczywiście mogła się zaprzeć o towarę i w ostatnim momencie zbiła zawodniczkę. I gdyby Mongołka potrafiła, była może ciut wyższa, by sięgła dotknąć towary, to wtedy Rosjanka wychodząc pierwsza wygrała. Ależ dzisiaj tu głośno jest w orbicie, lepiej to wygląda kibicowsko niż wczoraj. Widać, że kibice się wciągnęli w tę zabawę. Monika Skiba i Brazylijka Pellegrini walczą ze sobą. Monika Skiba z wagi lekkiej, piąte, szóste miejsce wczoraj, a Pellegrini z wagi średniej, już dzisiaj ją widzieliśmy, jak pokonała Japonkę. Natomiast tutaj pewnym jest, że Monika łatwo skóry nie odda i szansę ma również na zwycięstwo. Choć Brazylijka w pierwszej walce też zwyciężyła już z zawodniczką z Japonii. Wczoraj ciężkie walki miała Monika z Japonkami, z Rosjankami. W końcu przegrała dopiero z naszą Magdaleną Macios. Ależ od razu przystąpiła do akcji. Błyskawicznie wytrąciła z równowagi Brazylijkę i wypchnęła ją poza tabarę. Brawo dla naszej zawodniczki. Waga lekka wygrywa z wagą średnią. To jest sumo możliwe i to właśnie tutaj dzisiaj można bardzo łatwo zaobserwować. Zdecydowany atak, frontalny, na dużej szybkości, nie dała żadnej szans zawodniczce. Będzie w 16, ale teraz zobaczymy, z kim może się mierzyć. To jest Rosjanka Dawid Kugoli, będzie jej rywalką. Jakie szanse? Zawodniczka z Mongolii pokazała, że z cięższymi od siebie w pierwszej kategorii, nie w pierwszej walce eliminacyjnej. Tak jest, to jest ta, która wygrała z zawodniczką wagi ciężkiej. Co jest mocną stroną Mariny? Myślę, że jeżeli Marina dobrze uchwyci, Japonka będzie mogła zastosować wyniesienie. Mongołka, no właśnie zapas, ale Mongołka walczy, tak jest i trzeba ją stamtąd zabrać. Brawo Marina, nie popełniła błędu, jak je zrobiła w poprzedniej walce Amerykanka Burns i ta rodzina z Krotoszyna. Super sumoków, ma zawodniczkę w 16. Techniką Tsuri Dashi wygrała Marina, czyli tym wyniesieniem, o którym mówiłem już przed walką. W bardzo szybki sposób nie pozostawiła jej żadnych szans, wyciągając ją i Ukrainy, która dzisiaj się nie stawiła w dojo. Teraz inna Ukrainka, Bierzowska z wagi ciężkiej, nasza zawodniczka z wagi średniej. A więc do 80 kg, a Bierzowska waży 120. Jeżeli Olimpia tutaj będzie w stanie wyeliminować Ukrainkę, to jej szanse na wygraną mocno się zwiększą, ponieważ chociażby zawodniczki z Rosji, które wygrały, są po drugiej stronie tabeli. Tak jest, ale zobaczmy, duże starcie tutaj z dużo większą Ukrainką, Bierzowską. Od razu poszła do ataku i w defensywie Polka nie zdołała utrzymać się. Nie zdołała oprzeć się o towara i odpada z rywalizacji. Niestety tak samo zastosowanie frontalnego ataku, uderzeń Tsubari na klatkę, wypychania spowodowało, że zawodniczka cięższa, większa, wyższa spowodowała przegraną naszej zawodniczki. A więc dwie Polki w tamtej połówce pozostają w walce i jeszcze zobaczymy Jagodę Mazurek, niedługo już, ostatnie cztery tutaj, żeby uniknąć jakiejś niespodzianki. Van Witbeck wczoraj nic nie osiągnęła. Odpadła z Aleksandrem Rozum w pierwszej walce. W wadze lekkiej. Natomiast nigdy nie można lekceważyć przeciwnika. Również zawodniczki z najcięższej kategorii nie mogą tego zrobić, nawet wobec zawodniczek dużo, dużo od siebie lżejszych. Start musi być taki sam, jak przy każdej innej. To była najlżejsza zawodniczka tej rywalizacji sumo, mówię Amerykance. No i
błyskawicznie wykorzystała to nasza Jagoda Mazurek. Przechodzi do szesnastki jako trzecia reprezentantka Polski. Stosując technikę Oshidashi, przy zawodnicy dużo od siebie lżejszej, bezproblemowo sobie z nią poradziła. No i zobaczymy tutaj ciekawa 18-latka z Brazylii, Gomez, która była pewną rewelacją w wadze ciężkiej. Wchodzi po raz pierwszy do dojo. I potężna, ogromna Rosjanka Dawidko, kiedyś reprezentantka Ukrainy. 135 kilo, dwa razy większa od naszej zawodniczki i trochę. Czy jest szansa? Co tu robić? Uśmiechnięta Dawidko patrzy z pobłażaniem na naszą Monikę. Możliwe, że jeżeli zlekceważy ją, to Monice się uda wygrać. Jest tutaj kilka możliwości. O wejście do ósemki, o wejście do ćwierćfinału. Zobaczmy, są ręce na dole, trzeba uciekać, żeby ta Dawidko się rozpędziła, ale nie udało się to Monice Skibie. Wygrywa Rosjanka, ale jeszcze zobaczymy naszą zawodniczkę w repasażu. Tutaj nikomu Oshidashi po raz kolejny. Olga Dawidko zwyciężyła. Teraz będzie ciekawa walka, ponieważ to jest... Dwie zawodniczki wagi średniej. Tak, natomiast spotkają się w następnej walce również Poliakowa z Dawidko wobec jej wygranej teraz. A mówisz o następnej rundzie. Tak, ponieważ to jest jedyna zawodniczka, która może stawić czoło. Masowo jest w stanie zwyciężyć. Ale zobaczmy na to. Aleksandrowa z Rosji i Marina Rozum. Dwie zawodniczki wagi średniej. Aleksandrowa i Rozum wczoraj w podobnym etapie skończyły rywalizację. Nie zdołały się spotkać. Liczymy na Marinę. Duża szansa wejścia do ćwierćfinału. Złapała za pas Rosjankę i kto pierwszy? Niestety nasza zawodniczka dotyka powierzchni dojo jako pierwsza. No i możliwe, że jakaś kontuzja. Wezwanie lekarza przez sędziego. Podniesie się sama, spadła na naszą zawodniczkę rosyjska reprezentantka. A kłopoty tutaj z utrzymaniem równowagi Marina Rozum. Możliwe, że przy upadku padła na zawodnicę Mariny na gardło lub na klatkę piersiową, powodując jej wstrzymanie oddechu. Wygrywa. Rosjanka poprzez haczenie wygrała. No by Marinie nic się nie stało, szkoda by było. Dobra walka, też próba wygrania jej w ostatnim fragmencie. Zobaczmy jeszcze raz. Kevinie, proszę cię. Fejt był dobry, natomiast tutaj nie spodziewała się Marina haczenia od spodu. Gdy Rosjanka włożyła tą nogę, rzeczywiście Marina się wyprostowała, co? Gomez z Brazylii i Polka Jagoda Mazurek. Dwie zawodniczki wagi ciężkiej. Ostatnia Polka w rywalizacji. Lublinianka, 21-latka. 179 cm wzrostu, cięższa Brazylijka, ale niższa. Tu rzeczywiście możliwości Jagody są bardzo duże. Jagoda jest bardzo dobrze przygotowana do zawodów. Jednakże plan też na takie zawodniczki trzeba mieć. Zobaczmy. Gomez poszła tutaj, przepycha naszą zawodniczkę. Dobre wejście Jagody. Ucieka cały czas przed wypchnięciem. Złapała za pas Brazylijkę. Co można z tego spróbować zrobić? Zobaczmy. Długa walka. Gomez idzie, jak przepycha naszą zawodniczkę. Próbuje rzucić Polka. Jest fajna walka. Tutaj możliwości do rzutu rzeczywiście są. Jest uchwyt, dobry pasa. I dzięki temu, że Jagoda ma dobrą pozycję, jest w stanie się bronić przed natarciami Brazylijki. Coraz bardziej zmęczone jedno i drugie. Klamra założona przez Brazylijkę. No, poprawia uchwyt, chce to zrobić. Teraz zmieniła uchwyt Polka, ale niestety w tym momencie Brazylijka doskonale wyczuła tę szansę i ją przewróciła. To rzeczywiście był błąd, zmiana z uchwytu pasa na klamrę. Natomiast możliwe, że to wynikało ze zmęczenia zawodniczki. Świetnie wykorzystane przez Brazylijkę. Tak, ona przecież to czuła doskonale. 18-letnia Brazylijka wchodzi do ósemki. Wczoraj była rewelacją wagi ciężkiej. Zajęła miejsca 5-6, odpadając
w walce z Bieryzowską z Ukrainy. No i skończyliśmy w... Nie, Wenezuelczyka zakończyła walkę. No i teraz Patryk Sfora, którego wczoraj nie obejrzeliśmy niestety zbyt często, bo odpadł po pierwszej walce, a potem jego przeciwnik także odpadł od razu. Może dzisiaj będzie lepiej. Walczy jednak z cięższym od siebie Mongołem i to medalistą z kategorii średniej Ocirku, który wczoraj bardzo mocno walczył o medal w tej sytuacji z naszym Aronem Rozum. Największym atutem Mongoła będzie jego wzrost. Chociaż Patryk bardzo dobrze walczy przy pasie. Jeżeli ten pas zdobędzie, może... Nieźle ruszył. Czy będzie w stanie zbudować uchwyt? Na razie pas, chwycił go rywal i wynosi poza Tawarę, czyli ten okręg. No, była niezła próba Patryka Sfory, ale nie udało się. Niestety Mongoł wygrał technikom Jori Kiri z zawodnikiem z Polski. Był w stanie go najpierw wyciągnąć nieco w górę i zbyt późno Patryk doszedł do pasa. I w następnej walce będzie walczył Meshwich Dili, Gruzin i Lawrence Amerykanin. Takie ciężar dużo mu nie brakowało, mógł, bo rzeczywiście, no przecież nigdy nie wiadomo, jak tam sytuacja zdrowotnie wygląda u zawodnika z Gruzji. No nie wyglądał dobrze Cercwadze, a teraz Jacek Piersiak, który walczy tutaj z dużym impetem i walczy teraz z wagi lekkiej zawodnikiem Tomasem Trailem z Australii, który tylko jedną walkę stoczył i przegrał. Zobaczmy, liczymy na Polaka, który był na miejscach 5-6 w wadze ciężkiej. Doświadczony zawodnik, najwyższy w stawce, 199 cm, 160 kg wagi. Może jestem zbyt mocno optymistycznie nastawiony, ale tutaj myślę, że Australijczyk... No tak. Żadnej szansy. Długo to trwało, jak na to, co widzimy między zawodnikami. Nie miał żadnych szans, jeden z lżejszych zawodników tej rywalizacji australijskiej. Widać było, że Jacek nie chce zrobić żadnej krzywdy zawodnikowi z Australii, dlatego ani nie chciał spaść na niego, ani go dopychać, tylko delikatnie zakończył tę walkę. Tak się zakończyła pierwsza runda, więc mamy wyłonionych 32 zawodników do rundy drugiej, której teraz będziemy po kolei oglądać. Liczę, ile tutaj jest sumoków wagi lekkiej. Raz, dwa. Tutaj jeszcze jeden, bo część z nich przeszła bez walki. 3, 4, 5, 6, 7, 8 zawodników wagi lekkiej z tej 32 i z wagi średniej. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 z wagi średniej. To widać było na powtórce, że o właśnie, docelowo nie chciał Jacek ani upadać. Wagi ciężkie. Zawodnik z Rosji jest bardzo dobrym zawodnikiem, natomiast ja tutaj wierzę w bardzo dobre przygotowanie Michała. Na pewno jakiś plan wymyślił na zwycięstwo w tej walce. 20 cm wyższy Rosjanin, prawie dwumetrowy. 130 kg. W wadze 115 występuje Michał Luto. Zawodnicy przygotowują się do walki. Na komendę sędziego Hakeje wystartują. Nie było komendy. A więc ten element tutaj znowu przy Kudzojewie. To samo się dzieje, prawda? On tutaj ciągle jakieś triki stosuje. No tu rzeczywiście był fast-start, chociaż wydaje mi się, że oboje zawodnicy zbyt wcześnie wystartowali. Jest teraz walka Michał Luto. No, od razu w defensywie. Próbował rzucić jeszcze Kudzojewa, ale trudno było go podnieść. No i jeżeli był jakiś plan, to go nie zdążył zastosować Michał Luto. Myślę, że ta walka rzeczywiście zbyt... Wynik tej walki jest spowodowany zbyt wolnym startem. Zawodnik z Rosji jest bardzo niewygodnym zawodnikiem, bo jest bardzo wysokim zawodnikiem, który waży dosyć sporo, ale zachowuje przy tym bardzo, bardzo dobrą kondycję. 55 kg, niższy 18 cm od naszego giganta. 160 kg.
Wczoraj Abdellatif nic nie pokazał. Przegrał w pierwszej walce z Amerykaninem Wietechą, o którym mówiliśmy. Natomiast tutaj przeciwnika nie wolno lekceważyć. Jacek Pietrzak, przypomnijmy, to jest medalista w kategorii Open, mistrzostw świata. Dwukrotny. W Osace zajął trzecie miejsce, mając wtedy kontuzję. Także to jest zawodnik, który zawsze walczy do końca. Dobry chwyt Jacka. Dobrze ruszył i wypchnął Egipcjanina. Ten jeszcze się bronił i znowu gdzieś te upadki poza te materace groźne. Wczoraj pobijany był Jacek Pierciak, ale wygrywa. Dzisiaj już bardzo twardo przyszykował się na te upadki. Przyzwyczaił od wczoraj. Brawo. Część z naszych reprezentantów dzisiaj nie wyszła do walki, ale nasz gigant walczy, wygrywa i będzie w trzeciej rundzie. Techniką Jori Taoshi zwyciężył reprezentant Polski Jacek Pierciak. Trzech zawodników z wagi średniej ma w swojej ćwiartce. Jeszcze dwie rundy do półfinału. Jest szansa, żeby coś powalczyć tutaj w strefie medalowej dla naszego sumoki z Rzeszowa. A więc zakończyła się druga runda. Mamy w rywalizacji, w cudzysłowie, odpowiednik tego właśnie powiedzenia, bo tutaj mimo ogromnej przewagi wzrostu i wagi, pewnie takie w słowie gdzieś się znajduje, natomiast nie ma szans, że ja je znam. Bardzo przepraszam. W takim razie 105 kilo waży William Takahiro Higuchi z Brazylii, pochodzenia japońskiego, który teraz stoczy walkę z naszym 160-kilogramowym Jackiem Pierciakiem z klubu Sumoka Rzeszów. Jacek świetnie przygotowany do tych zawodów. 28-latek. Przychodzący na każde zgrupowania kadry. Świetnie dzisiaj walczący. W szybki sposób może. Popatrzmy. Tak jest. Nie dał żadnych szans. Panowie, to jest męska gra. Jacek Pierciak tutaj znakomity, ale będzie powtórka. Będzie powtórka. Widocznie nie było komendy hakeyoi, co oznacza walczyć. Nie walczymy bez komendy. Widać, że Brazylijczyk kombinuje. Chce wyprowadzić z równowagi naszego zawodnika. Teraz odbił się jak od ściany od Jacka Pierciaka, ale żeby mu krzywdy nie zrobił przy tej okazji. No, teraz zdenerwował naszego zawodnika. Sędzia już woła komendą Dutsuite Matanash. Oznacza położyć ręce i bez fal startu. Trzy ręce, cztery. Teraz puścił sędzia, to jeszcze próbował ratować się Brazylijczyk, ale Jacek Pierciak jest znakomity w tym turnieju. Przypomnijmy, wczoraj piąte, szóste miejsce w kategorii ciężkiej, a teraz jest w ósemce w drabince medalowej. I owacja dla naszego zawodnika. Jacek Pierciak zwyciężył techniką Jori Taoshi w bardzo szybki sposób. Pomimo dwóch wcześniejszych fal startów udało mu się w bardzo dobry sposób zakończyć tę walkę. A więc mamy ósemkę w walce o medal. Przypomnijmy o brąz. Walczy się w drabince repesażowej, a więc wszyscy jeszcze mają szansę. Sumo, ale również z judo, z sambo. Rzeczywiście ten zawodnik je wszystkie zna i wie, co do danego zawodnika można zastosować. No ale teraz popatrzmy, Jacek Pierciak, nasz gigant, piąty w wadze ciężkiej w tym turnieju i Japończyk Noguchi, bardzo groźny, średnia waga, zawiedziony występem w swojej macierzystej wadze, dużo mniejszy od naszego gracza, naszego sumoki, przepraszam. Jacek prawdopodobnie będzie próbował odepchnąć Japończyka od siebie, ponieważ jest dużo niższy, bardziej zbity. Będzie próbował Japończyk pewnie wejść pod spód naszego zawodnika i wykonać technikę rzutu. 174 cm, 105 kg Japończyk, 199, 160 kg Polak walczą. I Pierciak niestety wypchnięty, dał radę go obrócić Japończyk i pierwszy poza tawarę wyszedł nasz zawodnik. Co tu się stało? Szkoda tej sytuacji. Tak jak mówiłem, Japończyk rzeczywiście obniżył pozycję przy starcie i udało mu się od spodu naszego zawodnika podejść. Jeszcze go zobaczymy w repasażach. To jeszcze nie koniec. Dziękuję za doping. Nasz zawodnik, ale w półfinale mamy
tylko jednego zawodnika wagi ciężkiej. To jest na pewno sensacja, czyli jeden medal już w tej wadze Open zdobędzie zawodnik spoza wagi ciężkiej. Tutaj widzimy, jak to zrobił Noguchi. Z wagi ciężkiej będzie walczyła nasza zawodniczka z wagi średniej. Może teraz nabierze to wszystko rytmu obu z dobrym skutkiem dla Polek, dla Polki. Ueta 120 kg, a więc przy limicie wagi 80 wadze średniej duża przewaga. Pierwszy atak przetrzymała Robakowska, ale niestety przegrywa. Japonka była zbyt ciężka, nie dała rady tutaj żadnej techniki zastosować nasza zawodniczka z Krotoszyna. Niestety tutaj zabrakło może jakiegoś haczenia, które mogło być na tylnią część nogi Japonki zastosowane. Tutaj typowo, siłowo wygrała reprezentantka Japonii. Twarde wejście. Olimpia nie zdążyła nawet złapać pasa. No i teraz chyba kolejna Polka. Powinna nam się pojawić Jagoda. Stanąć na tawarze i reprezentantka Japonii pierwsza upadła na dojo. No i zobaczmy, ważny moment. Jagoda Mazurek z Polski. Nasza reprezentantka wagi ciężkiej z Lublina. I Japonka Oto z wagi średniej. Jest doping. Srebrna medalistka wagi średniej z wczoraj. Kontra nasza zawodniczka, która zajęła miejsce 7-8 w wadze ciężkiej. Tutaj. Zobaczmy atak na nogę w zawodniczki z Japonii, ale nasza siłaczka tutaj wygrała, przetrwała i dobrze zakończyła ten pojedynek. Bardzo dobry pomysł Japonki na wygraną z naszą zawodniczką, natomiast ja myślę, że to doświadczenie spowodowało, że Jagodzie udało się uwolnić nogę, a następnie łapiąc za poziomą część pasa udało się wykonać rzut. O, właśnie. Nie zwlekała, tylko właśnie to, oczywiście, co mówiłeś, się zdarzyło. Dużo siły trzeba było tutaj wykorzystać, natomiast technicznie zrobione to w bardzo dobry sposób. Brawo Jagoda Mazurek. Ze Stanów Zjednoczonych też będą giganci. Kudzojew z Sokołowskim, Rosjanin z Ukraińcem. Kibice wspierają naszego reprezentanta. No, Jacek Piersiak w walce o szansę na walkę o brąz. To jeszcze daleka droga, tu trzeba dwie walki wygrać, żeby pozostać w grze, żebyśmy do ostatniej walki dzisiaj się emocjonowali z udziałem Polaków. Groźne spojrzenie Amerykanina. Jest wyspecjalizowany w tym elemencie, zobaczymy jak reszta. To jest doping dla Jacka Piersiaka. Poszli. O, dobrze to się zaczęło. Wieteka poza dojo, ależ uderzenie potworne poza materacem Jacka Piersiaka. I tu za... Oj. No, by się nic nie stało. Wygrał Polak tę walkę. Ale ma problem, żeby się podnieść z ziemi. Ja myślę, że tu on powinien zostać zawołany lekarz. Przegrał Michael Wieteka, czeka, ale tutaj była naprawdę nieprawdopodobna walka. Walczył do końca Amerykanin. No, żeby podnieść te ponad 160 kilo, trzeba trochę powalczyć. Brawo Jacek! No, nasz reprezentant rzeczywiście musiał się namęczyć, żeby zwyciężyć w tej walce. Tutaj to w naszą stronę szło. Wygrywa Jacek Piersiak, ceremoniał trzeba dopełnić. Ale to, o czym mówiłeś, o tych materacach, tutaj ich mało jest. Miałem wrażenie, że stopą uderzył poza, oby tylko stopą. Na razie ma problem nasz zawodnik. Gruchnęło tu mocno pod naszym stanowiskiem. Rzeczywiście mocne uderzenie piętą. O, spód, tu widać było. Także gdzieś tam dolnym odcinkiem kręgosłupa, nazwijmy to. Bronił się Wietecha ile mu. Oj, widać właśnie w którymś momencie gdzieś możliwe, że był upadek też na materac. Klatkę piersiową widać. Lekko zakrwawiony nasz reprezentant. Owacja kibiców.
Tak jest. Mongoł, 27-letni, lżejszy o około 25 kg od naszego zawodnika. Także niższy o 17 cm, 199 cm ma nasz zawodnik. No i duża szansa, żeby... Bo nie jest to zawodnik utytułowany, w odróżnieniu od Piersiaka, który zdobywał medale już w Mistrzostwach Świata 2 lata temu w kategorii Open brązowy. Z tyłu słychać odpowiedzi trenera. I wystartowali. Zobaczmy. Jacek Piersiak, tak jest, przepycha Mongoła i wygrywa. Oj. Znowu jest gdzieś daleko. Poza dojo. Myślę, że w tym... Ale to jest ta satysfakcja. Będziemy go oglądać w walce o medale. Proszę bardzo, jaka sarenka. Pięknie zwyciężył. Z dwoma zawodnikami, bo... Znaczy z zawodnikiem i jeszcze z sędzią przy okazji. Trzeba uciekać, jak ci giganci gdzieś poza dojo szaleją. Ale widzimy, że Jacek Piersiak... Brawo dla niego. Zwycięzca. Piękny sposób z poważnym przeciwnikiem. Nie odpuszczając do samego końca. Tak jest. Jest gracja w tym, co robi nasz reprezentant najcięższy. Rozum, ojciec naszego eksperta. Była już w Kali 4 lata temu. Z Lubrzyny na Podkarpaciu, tam z klubu UKS. I ona teraz jest faworytką w tej rywalizacji z Lucianą Montgomery Watanabe. A przynajmniej naszą faworytką. 5 lat młodsza. Podobny wzrost, podobna waga obu zawodniczek. Brazylijka w Mistrzostwach Świata 3 lata temu była na brązowej pozycji. I zobaczmy, w tej kategorii wagowej Rosjanka i Ukrainka, które mogły być faworytkami, wycofały się tuż przed rywalizacją. Szukamy naszych szans. Kluczowa walka Magdaleny Macias. Przed Magdą jest życiowa szansa. Tutaj rzeczywiście jest w świetnej formie. Od zwycięstwa do tej pory, jeszcze z Węgierką Forgo i z Niamsuren z Mongolii. Jednocześnie warto wspomnieć, że jest mistrzynią Europy aktualnie. Tak jest. Zobaczmy. Dynamiczna Polka, ale Brazylijka. Tutaj wracamy do tej rywalizacji, gdzie było bardzo dużo zapasów. Takich w stójce próby założenia klamry, złapania za pas. Trzyma Małaszy, reprezentantka Polski. Drugą ręką, co prawda, wykluczono. No niestety, niestety wygrywa Brazylijka. No, wybroniła się tutaj, już była wypychana i została Polka rzucona przez Brazylijkę i ona wygrywa. A więc szansa na złoto już zamknięta. Będzie szansa na brąz. A Brazylijka powalczy w finale. Jednocześnie Magda... No tutaj nie była w stanie już w końcowej fazie walki się obronić. Brazylijka świetnie kilogramów. Możliwe, że będzie szansa na kolejny medal. Szansa jest. To już tylko jedna walka. Dwa medale dla Polski w wadze lekkiej, szansa na trzeci brąz. Tu w 100% zdecyduje start. Start zawodników. Co powinien zrobić Aron, twoim zdaniem? Nie pozwolić dojść do pasa. Tutaj powinna być szybka walka, tak jak poprzednia z Michałem Luto. Tym bardziej, że Mongoł tylko będzie czekał na sytuację, kiedy będzie mógł zapaść za pas, tak jak go wcześniej złapał w lepszej pozycji i ciągnął do góry, aby wynieść. Brązowy medalista poprzednich World Games Oczirku i brązowy medalista Mistrzostw Świata 2014 oraz nasz z Krotoszyna Aron Rozum, dwukrotny medalista Mistrzostw Świata, ale w niższej kategorii wagowej, przeniósł się do tej wyższej, tak jak może zrobi to nasz Paweł Wojda, który zdobył medal dzisiaj wcześniej. Popatrzmy. I ruszyli. Zła pozycja na razie. Złapał zapas, ale jedną ręką na razie Mongoł.
mówiłem, nie wolno dopuścić właśnie do złapania pasa. Ponieważ jak widać nie ma Aaron żadnych możliwości sam złapania. Tak jest, odcięty od tej możliwości. Chociaż blokuje też dojście Mongołowi. Tak jest, tylko jedna ręka na pasie, próbuje też. Kopnięciami teraz złapał Mongol oburącz. Zaryzykował pocięcie, co zaskutkowało złapaniem drugiej ręki, drugą ręką pasa. Silny jest Aaron, nie pozwala sobie tutaj, żeby jakąś przewagę uzyskał Mongol, ale trudna sytuacja. A są zawodnicy. Widać zmęczenie. Podobnego wzrostu. Ten atut Aaron potrafił wykorzystać z innymi rywalami. Długa walka, kto to lepiej wytrzyma? Złapał pas, jest w stanie teraz przez... Oj, niestety wypchnięty, a więc znowu czwarte miejsce. No, rozczarowanie, ale wysoko to było. Wysoko było grane, bo poziom wysoki. Szkoda, nie będziemy mieć teraz żadnego medalu na podczas ceremonii z walk kategorii średnich kobiet i mężczyzn. Tak się składało, że szanse były i dla Olimpii z Krotoszyna, i dla Arona z Krotoszyna. Niestety. Widzimy rozczarowanie naszego zawodnika. Położył się na ławeczce. Dwa pojedynki z rzędu. To też troszeczkę tak jest, że trzeba się szybko zregenerować. Tu była szansa, kiedy był przy samym końcu Tawary. Tu, żeby teraz tą nogą lewą, aby spróbować rzucać.